Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki oh. i Kopytko. To ja jestem ten kop... tak? No, to nie, nie, nie. Roki Borys, dzień dobry. Nie, nie dzień wiem, dobry. co jeszcze się zająknąłem na tym z okazji 500. nie wiem, odcinka. Nie wiem, ile już mieliśmy odcinków, ale to się nie no, powinno zdarzyć. No, ponad, ale to nikt nie liczy tak. tego. No właśnie. Roki Borys, dzień dobry Borys. Dzień dobry Remigiuszu, witam Państwa serdecznie, witam też e Kopytko. Tak, proszę państwa, mamy, dzisiaj, dzisiaj mamy partnera. Powinien państwa bardzo zaciekawić ten partner. Jest, o tak, duży jest to tak. partner. Czy państwo, już, czy państwo na Spotify już widzą, co tu się dzieje? O. Y tak, proszę Państwa, to jest konsolka Lenovo Legion Go, którą testujemy od, od długiego czasu. Widzę, że Borys testuje naprawdę tak z, z grubej rury. Ja no tak? dobrze, to, to bardzo bardzo dobrze, że tak testujesz z grubej rury, bo ja tak. to od, odrobinę inaczej. Opowiemy Państwu o grach, który mieliśmy okazję sprawdzić na tym urządzeniu. Ja spędziłem na nim gdzieś w okolicach 30 godzin, więc sporo. Muszę przyznać, zasiedziałem się przy bardzo, bardzo konkretnych grach o. i je ja Państwu przedstawię. Chyba, że mamy jeszcze jakiś dodatkowy plan, jeszcze o jakichś dodatkowych rzeczach byśmy pewnie chcieli powiedzieć z tej okazji. Tak, proszę Państwa, bo my opowiemy o wrażeniach i o grach w drugiej jakby części podcastu. Bo najpierw będzie główny temat odcinka, ale A, jeszcze zanim to się wydarzy. No. To ja też poinformuję Państwa, że Lenovo przygotowało akcję, w której przy zakupie różnych sprzętów, w tym na przykład Lenovo Legion Go, możecie uzyskać od nich do ośmiu gier od polskich wydawców. Szczytna inicjatywa, bardzo szczytna. I to są takie tytuły, na przykład Ghost Runner 2, Timberborn Medieval Dynasty. I przy zakupie właśnie oto tego Legiona Go dostaniecie do wyboru. 8 gier z 50. Więcej szczegółów macie w opisie. Sprawdźcie ten link, który tam będzie. No my już w tym momencie zapraszamy was na drugą część podcastu, gdzie będziemy rozmawiać o grach, ale najważniejsza rzecz, proszę państwa, Remigiuszu, co u ciebie słychać? A panie kochany, gram w grę. <laughs> Nie jest to tą prajdę, mm. chociaż można by, bo remake wyszedł. Gram w Dragon, Dragon Dogma, Dragon, Dragon Dogma 2 Wreszcie hmm. są recenzje i wreszcie można o tym mówić. Już chyba nawet dzisiaj z naszej perspektywy, a na pewno jutro z państwa perspektywy. Ja teraz jestem bardzo uczulony na w wszelakie, bo już miałem jedną już... wpadkę. Już można, już widziałem, widziałem, że są recenzje. Na Metacriticu hmm. ma średnią na różną, różną hmm. na PlayStation 5 87, na PC 90, na hmm. Xboxie 88. Okej, okay, to są to zbliżone powiedzmy. Powiedziałbym bardzo dobre to... oceny. Spodziewam się większych ocen i zaraz, zaraz powiem dlaczego. Przy okazji też k... krótka wzmianka dotycząca. Bo, bo tak bo opowiadaliśmy prawdopodobnie we wstępniaczku trochę o moim testowaniu Dragon dogmy na urządzeniu mobilnym i potem jeszcze będziemy o tym opowiadali. Zgadza się mhm. w takiej kolejności. Jako że tam trochę w róż, róż, różnych terminach, któreśmy robili, to mogą Państwo poczuć pewien dysonans, więc wyjaśniam tę sprawę. Dzisiaj to są... jestem na takim etapie. Mhm. To są nasze y, t, głosy z przeszłości, proszę państwa. Te są nasze staraźniejszości prawie że. Te, teraz, globalnie, tak. teraz. Więc y, jestem na takim etapie, że gram na swoim pececie, gram, Mam już 50 godzin w Dragon Dogma 2. I to jest, proszę Państwa, taka gra 10 na 10, ale to wcale nie oznacza, że dla każdego to jest, to jest gra. Ona jest y -y. 10 na 10 dla jasno określonej grupy docelowej, czyli dla ludzi, którzy pograli w Dragon Dogmę, którzy lubią wymagające RPG i którzy chyba też lubią gry azjatyckie, bo tam jest jednak takiego odrobina grindu, pewne rzeczy dzieją się powoli. Jest pewna specyfika tych gier, która jest tutaj wyraźnie odczuwalna i ja ją odczuwam. I muszę Państwu powiedzieć, że przez 10 godzin pierwszych gry to się męczyłem. To forsowałem się, żeby polubić tę grę, bo, bo miałem problem, bo to nie jest gra, która nadaje na moich falach od samego początku, ale potem jak się przebiłem przez te 10 godzin, to jestem, jestem zachwycony. I wydaje mi się, że ja nie do końca jestem grupą odbiorczą, tą taką docelową, ale, ale potrafię docenić jakość tej produkcji z jaką niesamowitą no, z jakimś niesamowitym zaangażowaniem ta gra, ta gra została wykonana, jak jest dopieszczona. Ja grałem oczywiście w wersję przedpremierową, już przynajmniej z tydzień przed premierą. Podejrzewam, że Państwo dostaną wersję spacowaną. I, I nawet u mnie nie pojawiały się żadne błędy znaczące. Tam chyba raz mnie wyrzuciło z tej gry, więc powiedziałbym, że ona jest. Praktycznie gotowa na premierę. Nie wiem jak to wygląda na konsolach, bo pewnie tam będą pewne ograniczenia znacznie większe niż na PC-cie. Zapoznałem się ze wstępnymi recenzjami i muszę powiedzieć, że z większością się nie zgadzam z tych, tych recenzji, ponieważ mam takie wrażenie, że recenzenci kładą jakość tej gry w zupełnie innym miejscu niż ja ją widzę, ale no to to już tak to jest z recenzentami, że każdy no ma powiedz inne... gdzie kładą i e, gdzie ty ją widzisz. Ja tylko e, mm -hmm. napomknę, że Dostaliśmy klucz, właściwie ty dostałeś klucz od wydawcy, ja nie przyjąłem tego klucza bo i tak wiedziałem, że nie będę miał czasu grać, więc mm -hmm. z, jakby z, no i wiedziałem też, że to nie jest gra pode mnie, no to nie, nie trzeba, nie plują na Polaków, no tyle. O, tak, to jest, to jest ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć. Nie, tak. nie ma języka polskiego, warto też, tak, też tak, więc językamy. Remigiusz dostał od, od wydawcy, to dziękujemy, sami się do nas zgłosili z tym tematem, no, to, 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 super. ja to, to, w ogóle się super cieszę, aż mi było przykro, że wiedziałem, że nie, nie znajdę nawet kilku godzin, żeby to, żeby to ograć i, no, i, 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 i kontynuuj. No, nie, nie jestem właśnie pewny, czy, czy byś polubił, bo ja, ja też też musiałem się trochę, trochę musiałem się z tą grą. Ym, trochę jakby nie chciałbym używać słowa pomęczyć, ale być może odrobiny. Musiałem się przeforsować. Yy, i, I absolutnie tego, tego nie żałuję. Więc w recenzjach najbardziej chwalony jest system walki, który jest ponoć. Niech ja zacytuję. Yy, Zaraz, chciałem zacytować, mi zniknął ten fragment. Tak czy inaczej, mówią, że system walki jest wybitny, że jest fantastyczny, że świetnie działa, że jest zróżnicowany i głęboki. Mi się nie wydaje. Ja wcale nie uważam, że system walki jest najmocniejszą stroną tej gry. Można go docenić, niewątpliwie, bo ta walka jest przyjemna, ale i też może być taka zróżnicowana, bo można klasy dosyć swobodnie zmieniać. Więc to jest coś, co można w tej grze polubić, ale absolutnie nie powiedziałbym, że to jest najważniejsza rzecz. Najważniejszy w tej grze jest fantastycznie wykreowany świat gry żywy, który funkcjonuje bez naszego udziału, w którym cały czas coś się dzieje jeżeli przegapimy jakiegoś quest'a albo odłożymy go w czasie, to on się odbędzie bez naszego udziału i czasami nawet o tym się nie dowiemy. Jeżeli rozwiążemy jakiegoś quest'a nie tak, jak powinniśmy go rozwiązać albo na inny sposób, to nawet się nie dowiemy, że była inna opcja, bo dostajemy tę jedną i za bardzo nie możemy się nawet wrócić, żeby sprawdzić, jak było inaczej, no bo jest też to dosyć hardkorowe przeżycie, gdzie safe jest praktycznie tylko jeden, teoretycznie są dwa, ale ten Drugi kasuje ten pierwszy, więc trzeba traktować tak, że każdą decyzję, którą podejmiecie, ona jest ostateczna. Musicie się pogodzić z, z, z błędami, które popełniacie. Więc to jest takie, to jest takie hardkorowe, ale nadal możecie, możecie tę grę przejść, nawet jeżeli, nawet jeżeli wasze aktywności zaowocują śmiercią jakiejś ważnej postaci w grze, bo to się może zdarzyć, to możecie tę postać potem odszukać w kostnicy i ją ożywić, bo są ku temu specjalne czary i ona wróci do tej opowieści. Więc można, można dojść do takiej sytuacji, że ściągniemy na wioskę. Z Graje potworów, które nas będzie gonić, albo smoga. Ten smog wyrżnie wszystkich mieszkańców, no i wtedy trzeba się napracować, żeby ich ewentualnie ożywić, albo zapomnieć o tym elemencie przygody. Więc ten świat niezależnie od naszych decyzji, on funkcjonuje, a nasze decyzje mogą zmienić ten świat i to tak na trwale, że pewnych rzeczy nie będziemy mogli skończyć. Więc to jest, to jest znaczące. I wiem, Super. że trochę osób protestuje przeciwko temu jednemu sejwowi, bo to niewątpliwie utrudnia grę, ale trzeba przyznać, że każda decyzja, każda walka podnosi, podnosi ciśnienie. Ja podam Państwu jeden taki przykład, gdzie postanowiłem sobie zmienić klasę na taką, która w walce bezpośredniej nie jest zbyt mocna, natomiast drużynowo jest bardzo, bardzo fajna i akurat jak wyszedłem z, z gildii, gdzie się te klasy zmienia, to naskoczyła mnie zgraja ziomków i mi złupali mi skórę straszliwie. I mój mój towarzysz, jeden z moich towarzyszy, który potem się pojawia w zadaniach, mówi, no trudno, dobrze walczyłeś, może następnym razem będzie lepiej. No i nie wiem, czy coś zmarnowałem, czy nie, tak zatrważony byłem, więc, więc są takie hmm. rzeczy, jeżeli się popełni, popełni jakiś błąd. Questy, które tak, tam są w tym świecie. One są zbudowane tak, że to jest, jest takie, takie sformułowanie, którego często się używa nie prowadzą was za rączkę. Czyli dostajecie, dostajecie zadanie do wykonania, jak do tego zadania podejdziecie, jak kolejne kroki wykonacie, to jest wasza, wasza decyzja. Czasami możecie się zaciąć. Jednym z większych, jedna z większych wad tej gry to jest taka, dla jednych to będzie zaleta, że gra nie prowadzi za rączkę, ale dla, z drugiej strony ona nie wyjaśnia, jeżeli popełniacie błąd. Znajdziecie się w takim miejscu, w kwestii i nie wiecie co dalej zrobić i nie macie zielonego pojęcia, czy to dlatego, że jest jakiś błąd w grze, czy dlatego, że żeście jeszcze czegoś nie dowieźli, czy nie potraficie zastosować jakiegoś konkretnego rozwiązania? Tam jest dużo takich rzeczy bardzo intuicyjnych, które w życiu wykonujemy normalnie, a nie spodziewamy się że w grze w grze mogą zadziałać. Ja powiem Państwu, jest, jest jedno takie zadanie, które być może będzie dla Państwa też wsparciem, bo ja się strasznie przy tym męczyłem, że jest sobie zakonnica, która wykorzystuje chorych, żeby podawać im bardzo specyficzny lek, i potem wyniki badań tego leku sprzedaje gdzieś. No i jest to długie śledztwo, które składa. Się z iluś tam kroków i w pewnym momencie jeden z NPC mówi mi: słuchaj, jak znajdziesz wszystkie dowody, no to musisz skierować sprawę do władz, aresztować ją i, i, i będzie sprawa załatwiona. I ja wchodzę, już zrobiłem wszystkie kroki w tym zadaniu, chodzę wokół tej dziewczyny dzień drugi, bo tam upływ czasu jest znaczący. I mówię, no nie, nie wiem. Odkładam to zadanie, potem do niego wracam. I w końcu mówię taki sfrustrowany, no muszę coś zrobić, muszę jakąś decyzję podjąć. I tam jest wśród różnych interakcji, które możemy przeprowadzić ze światem, jest, jest taki przycisk grab, czyli pochwyć i można pochwycić na przykład potwora i na niego się wspiąć i go zadźgać mieczem. Można pochwycić wiadro albo pochwycić kamień i rzucić tym kamieniem. Pochwycić mówię, wiadro. No właśnie, mi bardzo powrocławską przyznać. być może. No i, i mówię no dobra, no to już mi wszystko już zrobiłem. Mówi <coughs> piernicze, najwyżej bo to pewnie jakiś błąd, mogę trafić do więzienia i nie będę miał ucieczki potem. Nie, nie wiem w jaką stronę mnie gra jaka będzie, jakie będzie konsekwencje. I złapałem tą babkę korzystając z tego guzika i ten mój bohater rzucił się na nią, stanął na niej okrakiem, zaczął ją wiesz, tak potrząsać i mówię, o Jezus Maria, co ja zrobiłem, co jakieś konsekwencje będą straszne. A potem się zjawiła policja i powiedzieli, do, dobrze, doskonałego aresztowania dokonałeś. Więc trzeba łapać, Bez łapać w Nie, nie, dowody zebrałem, zrobiłem całą masę A. rzeczy, bo to było całe długie śledztwo i dlatego byłem taki sfrustrowany. I, i, i zupełnie niespodziewanie zastosowałem ten, 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 przycisk i się okazało, że dokładnie jest to, co powinienem zrobić. A może nie jest to dokładnie to, może mogłem zrobić coś innego, ale to zadziałało, doprowadziło zadanie, zadanie do końca. Ale... I jedna z najważniejszych rzeczy i od tego zacząłem i trochę pominąłem resztę, resztę tego wątku. To, jak ten świat jest zbudowany, to mi przypomina GTA. To jest absolutny majstersztyk. Ten oh. świat żyje. Po drogach, którymi wy podróżujecie w ramach przygód, Poruszają się różne postacie. Porusza się wóz, który, który przewozi, sami możecie tym wozem przejechać. Poruszają się tam bohaterowie, towarzysze bohaterów, towarzysze innych graczy. Poruszają się w waszym świecie gry. Możecie do nich zagadać, możecie ich przyjąć do swojej drużyny, gdzieś tam spotykając ich na, 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 na drodze i oni też walczą z przeciwnikami. Ten świat bez waszego udziału tam istnieje i on sobie doskonale radzi. I nie sposób się pozbyć tego. To wrażenie jest niesamowite. To jest dla mnie największa zaleta. Nie nie system walki, nie rozwój postaci, nie eksploracja, tylko to, jak ten świat działa i funkcjonuje. To jest jedna z lepszych rzeczy, jakie widziałem w Światach Fantazy. Nie przypominam sobie, żeby, ta, żeby jakakolwiek gra była zrobiona aż tak dokładnie pod tym względem. Chyba, chyba Wiedźmin 3, tylko mi się kojarzy trochę, ale Wiedźmin też 3 nie, bu, nie był aż tak rozbudowany. No nie, ten, ten... nie, tam. tam. No W Wiedźminie 3 to tam nie działy się rzeczy aż tak często. Same ale siebie, Wiedźminie no. 3 był dom publiczny, tu też jest. Powiedziałbym, że taka dojrzałość, dojrzałość tej gry pod tym względem jest, jest, jest jakaś tam, tam widoczna. Jak, jak trafiłem pierwszy raz do do domu publicznego i to zupełnie przez przypadek, bo zostałem dostrzeżony przez, przez... przypadek, no. Żebyś wiedział, to człowieka wciągają, może nawet nie chciał. Szedłem gdzieś, miałem się przekraść do zamku i zobaczyli mnie strażnicy. I nagle ni stąd, ni zowąd, bo akurat szedłem w wyjątkowym miejscu, mogłem iść inną drogą i nagle ni stąd, ni zowąd, za tego strażnika wy, wyłania się kurtyzana i ona się do mnie zwraca i mnie wyciąga tam i ratuje mnie i mnie wciąga do tego domu publicznego i tam jakaś interakcja zachodzi między tą kurtyzaną, bardzo drzewna znaczy, i kulturalna, interakcja. której nie trzeba cenzurować. Ona bardzo jest atrakcyjnie ubrana. Jest to widać kobieta, która interesy ma w wysokim poważaniu. I, i, I ona ma też taką dziurkę w ścianie, i przez tą dziurkę w ścianie można obserwować innych klientów. To czy jakiś Glory Hall to jest? Czy... Nie, 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 nie To jest okay, na wysokości okay. oka i jest bardzo malutka. To jest, to jest tego, tego typu. No i się nagle okazuje, że dzięki tej, tej, tej akcji jestem w stanie zobaczyć coś za tą ścianą, co ma znaczące, co ma duże znaczenie dla fabuły. Jakieś notatki, które są małymi wskazówkami. Każda notatka, którą przeczytacie, może się potem przydać, bo ona was. Poinformuję was o czymś działającym w tym świecie, pokażę wam, jak rozwiązać zadanie, którego jeszcze nawet nie wiecie, że będziecie mieli. To jest też taka kolejna, jakby trochę hardkorowość tej gry, że trzeba czytać te rzeczy, trzeba je zapamiętywać. Ale też zapamiętywanie <laughs> tego świata jest niezwykle łatwe w porównaniu do innych gier, bo to jest. Tam tak często się chodzi. To jest gra jest bardzo mozolna. Bardzo powoli poruszamy się po tym świecie i często przemierzamy tę samą ścieżkę. Często na tej samej ścieżce odkrywamy nowe rzeczy, więc jest tam trochę. Trochę przyjemność, ale trzeba się przyzwyczaić do tego, że będziemy chodzili, chodzili, wracali w tej z powrotem przez to miasto do tego stopnia, że mimo że to miasto jest wirtualne, to możecie zapamiętać każdy kamień, w którą stronę skręcać nie trzeba korzystać z mapy. Ja już też tak mam. Z reguły, jak gram w grę, to muszę otworzyć mapę, żeby wiedzieć, gdzie jestem i gdzie pójść. Tam w tej grze już tak nie mam. Że wystarczy, że zobaczę uliczkę i wiem, w którą stronę iść, żeby do tych kolejną. Wiem gdzie są sklepiki, wiem gdzie są wszystkie ważne postacie. 50 godzin jednak, no, to może zaowocować tym, ale nie musi. Ta gra jest tak zrobiona, że wszystko y, bardzo bardzo łatwo idzie zapamiętać. I to wszystko jest takie, takie naprawdę, naprawdę znaczące. Więc, jakby, całe podróżowanie po świecie to, to, jest, to jest, jak chyba recenzenci pisali, nie wiem, czy ty o tym wspomniałeś, ach chyba, chyba nie, bo to jest coś, co czytałem tuż przed, przed naszą rozmową, że, że każde wyjście z miasta, każda wyprawa to jest przygoda. Nawet jeżeli idziecie tą samą drogą, to jest przygoda i za każdym razem wychodząc z tego miasta to sprawdzacie, czy macie. Olej do latarni, bo może noc was dopaść, i warto byłoby oświetlić drogę. Sprawdzacie, możecie jakieś mięso ze sobą zabrać. Musicie być przygotowani, jeżeli chodzi o towarzyszy, jakich macie. I to jest, jeżeli idziecie walczyć z potworami, które zatruwają, no to warto mieć maga, który ma zaklęcie odtruwające. Jest dużo, dużo takich rzeczy. I jest, jest niebezpiecznie. Jest, jest bardzo niebezpiecznie. miałem taką przygodę, że szedłem sobie drogą i dopadł mnie minotał. I mówię. Prawie ubiłem tego Minotaura, ale odrodziłem się po jakimś czasie i mówię jeszcze raz, spróbuję, bo to akurat safe był tuż przed tym spotkaniem. I tak ze 4-5 razy spróbowałem i nagle zrozumiałem, że oprócz tego, że przegrywam tę walkę z Minotaurem, to ilość moich maksymalnych punktów życia z każdym odrodzeniem maleje. Więc w rezultacie znalazłem się w dziczy absolutnej z bardzo niewielką ilością punktów życia i z niemożliwością powrotu. Musiałem błądzić, uciekać przed potworami, żeby dopaść jakieś ognisko, żeby się wyspać, żeby odzyskać maksymalną ilość punktów, bo safe jest tam w tym. Miejscu i jesteś odopiony. Jeżeli coś źle zrobisz, jeżeli popełnisz fatalny błąd, to możesz się znaleźć w takim miejscu, że nie będziesz w stanie ukończyć gry i ta presja jest cały czas, cały czas tam odczuwalna. Oczywiście jest taka, jest taka deska ratunkowa i jest coś takiego jak drugi save, który się zapisuje w. w jak się nazywa? To, to miejsce, w którym wędrowcy odpoczywają po długiej podróży. Karczma. W karczmach. Wyleciał mi z głowy. W, w karczmie się zapisuje. Tyle tylko, że na przykład w karczmie byliście przedwczoraj albo wczoraj. Ja jak któregoś razu zrobiłem taki eksperyment. Mówię zobaczę jak wyglądają te sejwy w karczmie. I wczytałem ten save w karczmie, i okazało się, że cofnęło mnie z 6 godzin, bo 6 godzin temu byłem w karczmie. Mówię, o kurde, ale daleko mnie cofnęło. No to wczytam ten save, który miałem ostatni. I już go nie ma, panie kochany. Jak się odrodzisz w karczmie, to kasuje ci wszystko, co było po tym, żebyś nie miał możliwości, właśnie, wrócenia się i powtórzenia jakiegoś zadania jeszcze raz. Ale ten świat jest tak zbudowany, że błędy można naprawić i można je zaakceptować. I no jest ta gra pod tym względem jest bardzo, bardzo surowa. Więc ja mówię, ona nie jest dla każdego, ale jak ktoś się zakocha w tym świecie, to się zakocha po sam. Po, po Uszy. A jak ktoś uzna, że to nie dla niego, to raczej się nie przekona do tej gry. Więc, więc trudno mi polecić, ale jest to na pewno gra jakaś. No i po że że... powiedzieć, że to jest 10 na 10. Y więc jak trudno ci polecić. No, no właśnie to, jest to powiedziałem, że że, że to, jest, to jest ewidentnie 10 na 10, ale dla bardzo konkretnej grupy docelowej. Że, że wiesz, coś może być wyjątkowo dobrej jakości, ale nie do hmm. każdego przemówi. To jest, to jest taki ty, 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 typ, typ gry. I dlatego mówię, że ona jest jakaś. Ona niewątpliwie budzi emocje, ona pozostawia ślad. I ten ślad może być super pozytywny dla kogoś, a dla kogoś innego może być kompletnie odrzucająca ta gra. Więc, więc no z tymi wysokimi ocenami się się godzę jak najbardziej. Z tymi niższymi odrobinę mniej, ale też wydaje mi się, że recenzenci za mały nacisk kładą na jakość tego świata, bo on jest. On jest tym diamentem w koronie. A, a jak historia w ogóle? Historia jest taka, powiedziałbym dosyć płytka, i często bardzo nieistotna. Tam jest jakaś relacja między nami a, a smokiem. I ten smok nas nam. Porwał serce, to jest tak, jak w pierwszej części gry. Ciężko mi zrozumieć, do czego zmierzamy i do czego dążymy. W zasadzie chcemy odzyskać władzę. My jesteśmy tym pretendentem do tronu, ale nasze miejsce zajął ktoś inny. I musimy jakoś doprowadzić do obalenia tamtego i żebyśmy zajęli to, to, ten tron. Czy ostatecznie do tego doprowadzimy, trudno powiedzieć, pewnie nasze decyzje na to wpłyną znacząco. Tak czy inaczej, smoka, który mnie serca po pozbawił, to usiekłem. Całkiem niedawno o. nawet sobie zrobiłem zdjęcie, to może gdzieś, gdzieś wrzucę, jak A. leży. Ile ty masz godzin? Skończyłeś grę już czy jeszcze? Nie, 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 nie. No dla mnie to jest, wiesz, dla mnie to jest podróż. Dla mnie się liczy podróż, nie, nie, nie finał tej, tej drogi, więc ja podejrzewam, że będę, będę bardzo dużo czasu spędzał w tej grze i wcale nie wykluczam, że jej nie skończę. Ostatecznie nie, będę, nie, nie, nie spieszy mi się. Mhm. Więc jest duża szansa, że się znudzę, zanim dojdę do końca fabuły, bo ta fabuła a, nie jest y aż taka wciągająca. A, a bardzo. A pamiętasz, ile godzin masz? 50 Pięćdziesiąt. 50. 50, okay. 50. Nie wiem, czy mówiłeś, czy ja. Z... Tak, tak, tak. Mów, mówiłem, mówię, parę razy, ale to ci miało prawo umknąć, bo to. A może, a może mi się wydawało, że mówiłem, bo dla mnie to takie oczywiste, a nie powiedziałem. Nie bo ja tak patrzę znaczenia. tutaj na te grafiki i na filmy z tego Dragon Dogma tutaj, więc no ciekawe to jest bardzo. E, ciekawe. No kupię sobie, jak będzie po polsku. Ha, czyli nigdy, bo to Capcom. No, no, no tak, tak. Oczywiście, że ja mogę się zachwycać tą grą, ale musimy piętnować za każdym razem to, że nie ma no, polskich nie wersji fajne, językowych w Polsce. To jest, to jest no, tak. duże niedociągnięcie ze strony Capcomu. To prawda, ale jak mówisz, że fabuła nie jest taka istotna, to może nie jest to taki ten no, dla mnie brak nie, nie, nie języka nie jest polskiego. Istotne. Może ja też nie rozumiem tego wie. świata, bo ja pierwszą część nie grałem jakoś intensywnie, więc, więc nie pamiętam. Ale pochwalam. no. Bawię się dobrze. To dobrze, mnie, to cieszę się. Nie to super. To no, super ja ja jest też taki. jestem zaskoczony, że się, że się przekonałem do tej gry. Jak mówię, trochę wysiłku to kosztowało na początku, bo to nie mój, nie mój gatunek, ale, ale w sensie no tak. azjatycki erpek to nie mój gatunek. Ale, ale dobra. Już twój. No, no to wygląda, no to już od, od razu zacząłem sięgać po Najpierw inne gry anime, skinę. potem Joder y, 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 A, no Co właśnie. następne? A propos, a propos anime, mm -hmm. opowiadałem o tym wcześniej, kiedy wspominałem o Jojo, czy tam Jojo, <gryw> czym się to myli się wymawia tak czy tak, ale za, powiedziałem też, że zacząłem oglądać *Wainland Saga, czyli taka o wikingach opowieść, anime i dzisiaj dużo więcej czasu przy niej spędziłem i to jest fenomenalny film, jeżeli państwo nie widzieli tego i mówię to ja, człowiek, który z reguły od anime trzyma się z daleka, ale to też chyba, za, to jest też tak, że jak człowiek trochę wejdzie w ten świat, to zaczyna doceniać rzeczy, które wcześniej go irytowały. Takie długie opowieści, przeciąganie tych ujęć, takie rzeczy, które mają nieść jakiś ciężar emocjonalny, a tak naprawdę są stopko ale, ale w pewnym momencie zaczynasz to jakoś jakoś inaczej zaczynasz to postrzegać, jak się, jak się, to tak być może pod, pod wpływem tej dragon dogmy, gdzie musiałem się trochę przemęczyć na początku, musiałem się przekonać, przewalczyć swoje przyzwyczajenia, może zanim jest dokładnie tak samo, że że być teraz. Może... Po prostu przysiadłem się do tego, no, na skutek Dragon Dogmy przysięgnąłem, bo to Wajnant saga tak swoją drogą po raz kolejny. Ale też może być tak, że masz jakąś sympatię do bohaterów i już zaczynasz oglądać dla no bohaterów, tak, wiesz, to prawda, to prawda. Te, te, te historie. i Im więcej, im dłużej, tym lepiej. No to cię nie razi wtedy, no bo to sobie z nimi przebywasz i przeżywasz przygody, nie? Tak, to właśnie tak. To jest zawsze dla mnie okno na, na świat. Nie wiem, czy widziałeś, nie wiem, czy widziałeś, jest nowy, nowy taki teaser nowego sezonu nowego serialu o Star Wars wygląda nie najgorzej pośród różnych rzeczy, które Disney robił, ale nie nie słyszałeś, to chyba jest e, nie nie czekaj czekaj, bo ja to widziałem, ale już w tym to wypadło mi z głowy zupełnie, to jest mi jest... zapomniałem. Akolita to chyba nazwa? jest Star Wars Acolyte. W wersji oryginalnej, o ile się nie mylę. Mm -hmm. I obejrzałem ten teaser i wydawał mi się wydał mi się trochę atrakcyjny, trochę, wydał mi się bardzo atrakcyjny, ale pomyślałem sobie, no, halo, to, to jest Disney. No nie wiem, co tam by się musiało stać. Jakże więcej? Się... Same dzieci jakieś. No bo to jest, to jest tak, to jest o tych uczniach. To, to, jest, to jest o uczniach. Ale to będzie dla dzieci, rozumiem? Ej, to zależy, czy lubisz że dzieci lubią, jak inne dzieci są mordowane na przykład, bo to może być mroczna historia. Na ten przykład. Nie wiem, nie A, wiem jak to się tak. dokładnie tam potoczy. No powiedziałbym, że ten, ten... Oczywiście są tam dzieci, ale ten teaser sugeruje jednak brutalną historię. Może poszli bardziej w stronę Andora niż w stronę, ja wiem, Bob Boby Feta czy trzeciego sezonu Mandaloriana. Zobaczymy. No to, to warto będzie ocenić, kiedy się pojawi. Ja mam swoich ulubionych recenzentów, którzy po Disneyu jadą z góry na dół regularnie. Ja ich słucham i teraz już jestem... Nacechowany ideologią, tą prawą bardzo mocno. Nie czyli żartuję. co, czyli dobry ten serial, czy nie w końcu no, dla Ciebie? Nie wiem, znaczy, zobaczymy, No zobaczymy. Żeby... Teaser jest OK, żartuję, żartuję sobie oczywiście. Nie wiem, wygląda tak. Teraz przyglądam sobie Aha. na żywo, wygląda super nijako. No, no, mnie na telefonie wyglądało super. Zresztą wiesz, że no to, to jest Star Wars, to zawsze trzeba. No mieć właśnie, to jest, to, to jest właśnie. To jest, nadzieja, jak jak to ja, ja jest słyszę, że coś jest ze Star Warsów, to od razu mam poczucie, że to będzie kupano. Ile jest dobrych rzeczy z Gwiezdnych Wojen? Słuchaj, no trzeba. To jest na tak. Nie ja jednej ręki. No. Ja wychodzę z takiego założenia, że, że, że hmm, spodziewaj się najgorszego, ale szykuj się na wszelki wypadek, może ci się spodoba. Więc takie mam podejście do o, rzeczy boż, Disneya, które... Boż. No zawsze, zawsze liczę na to, że coś się, coś się wydarzy. Coś niespodziewanie dobrego. Jakieś zaskoczenie. To tak jak Szogun na, 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 na Disneyu mm -hmm. się pojawił, to co prawda FX, a opowiadam o tym ostatnio. Bardzo tak, dobrze zbiera, zbiera recenzje. Ale ty, i... ty oglądałeś w końcu, czy nie? Dopiero skończyłem Gentlemana wczoraj. Ach. Gentlemanów. I bardzo, bardzo polecam. Doskonale się bawiłem razem z żoną na tym. I teraz będę sięgał po Szoguna prawdopodobnie. Chociaż jutro wchodzi na Amazon Prime, wchodzi film, który bardzo, wziął. bardzo czekam. Z Jackiem Gyllenhaalem, czyli um, round, Roundhouse chyba się nazywa? Wykidajło. O, Wykidajło. Nie oglądałeś Wikidaiwo z Patrykiem Swayze? No nie pamiętam, to jest strasznie stary film. To, to, nie to nie pewnie, pamiętam. że stary film. tam było wyrywanie gardła. Takim ciosem specjalnym. Takim... Nie mam takiej że, 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 że nie mam absolutnie Piękny bokser to był przecież. Piękny, piękny do. Kina akcji lat 80. jakoś specjalnego? No ja mam, mam, mam więc... Patryka Swayzeego to ja uwielbiałem, to jeszcze jeszcze taki on też w takich postapach filmach grał. Steel Dawn chyba albo Red Dawn, już nie, nie, nie pamiętam dokładnie tytułów, ale to były czarne seks. No to nie, to nie, to nie to. No to były takie niskobudżetowe filmy postapo, wyobraźnie poruszały, ja chyba od tego czasu postapo uwielbiam. Od Patryka Swayzeego, jak się okazuje, ja od Ben Maxa to by przypuszczał, ale może od ben Maxa. Nie pamiętam już teraz dokładnie. No, Tak. Ale tak. przypomniało mi się to wszystko, no więc będę czekał, będę oglądał. Ponoć niekoniecznie to się musi udać, bo to te, te takie remake'i znanych dzieł, to za, nie zawsze wchodzą, zwłaszcza jeżeli człowiek patrzy na remake pod kątem sentymentów pewnych, ale obejrzę, ale obejrzę. Jacka Ale też lubię. Ja myślałem, że ty przede wszystkim czekasz na Problem Trzech chciał, bo ciebie to science ja na Maxa, I To jest jutro, a to... jutro ma premierę na Netflixie. No, właściwie na dzisiaj, z, państ z państwa z perspektywy. perspektywy no. Tak. Muszę, muszę, muszę jutro zaplanować sobie jakiś ból głowy, żeby, żeby bo żona mnie zawsze wieczorem zaciąga do, do łożnicy w celu oglądania filmów. No to Wszystko z, z nią obejrzyj, no. To co za problem? No nie, no bo ona to się nudzi i zaczyna prasować, jak ja oglądam jakieś filmy Science Fiction. Moja żona nie ma wyrozumiałości do moich pasji, niestety. Muszę się no z tym ale pododzić. to co ci przeszkadza? To ona będzie sobie prasować, i ty będziesz sobie dalej oglądać. No nie, bo ona prasuje tak, prasuje z gniewem. Są tady wyraźnie kanty Sły. ostrzejsze w tych ubraniach. Co to się dzieje? Wynajęliście tą yy, opiekunkę? Zgłosił się ktoś kompetentny z widzów? Nie, 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 to nie przejdzie. No moja żona ma swoje słabości, nie zawsze, nie nie zawsze myśli racjonalnie, nie ma prawo do nich absolutnie. Hmm. Każdy ma prawo, absolutnie. W ogóle to absolutnie. też, a propos, a propos tych historii, o, powiedziałem, że nie chcemy zostawiać sześcioletniej córki z szesnastoletnim synem i ludzie napisali, o, to jest niepokojące, to jest, znaczy ludzie, napisali tak mi w komentarzach państwo co jak, niektórzy. Państwo chyba nie mieli nigdy 16 lat. Już albo za ludzie zapominają 16... o tym. No. Myślę, że, no, to jest, ja, nie, ja nie wiem, co państwo robili w wieku 16 lat, ale ja robiłem rzeczy... Ja robiłem rzeczy straszne. Ja w ogóle nie dbałem o nic. Potrafiłem rozpalić ognisko w domu tak. w bloku nie? na podłodze ja na talerzu. Ja, jak czytałem komentarze, bo ja proszę Państwa, na streamie zawsze dzień w dniu publikacji, staram się zawsze w ten poniedziałek, albo w czwartek, mieć streama od 11. Zapraszam, i na tym streamie czytamy sobie komentarze z podcastu. I No i tam rzeczywiście, znaczy ja, ja mówię tak. Ludzie właśnie tak piszą: Co, 16 lat, to już powinien być odpowiedzialny? My w moim wieku, tam jak ja byłem młody, miałem 16 lat, to utrzymywałem całą rodzinę pracując w fabryce azbestu. Nie, to taki wydźwięk, nie cytuję dokładnie, parafraza, proszę państwa. Ja mówię tak: kurde, ja, ja pamiętam, jak. Ja miałem dwie takie sytuacje w życiu, gdzie mój brat e, bawił się ze mną czy opiekował, i dwa razy byłem na sorze. I raz z, z, raz z podejrzeniem utraty słuchu na jedno ucho. Więc ja nie jestem taki pewny, że kiedyś to było lepiej w tej kwestii. I ty, musisz kiedyś opowiedzieć tą historię, co spowodowało obawę utraty słuchu. Nie mnie po prostu w, w taki żywopłot i patyk mi wszedł do oka. No. Nie, do ucha chyba. Do ucha, do ucha, do ucha tak, do ucha i mówi, nic tam nie będzie, a taka krew tam leci. Mówi, o <laughs> no, No, więc, no, więc, no, 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 to z młodymi to jest... I no ja w zasadzie... tak, no, dzieci nie mają pojęcia, nawet jak jest, wiesz... Dzieci, czyli w, w przypadku mężczyzn, tak do 35 roku życia. No. Zgadza się, no właśnie. Ja, ja nie wiem. Ja, ja tak nie, nie tyle się boję, że, że tam Mikołaj jakąś krzywdę jej zrobi, tylko że on usiądzie w, do komputera, zapomni o Bożym Świecie, a ona będzie latała po domu i jakaś jej się krzywda stanie, no takie rzeczy. I to w ogóle dla mnie, nawet nie, nie zapaliła mi się lampka alarmowa, kiedy o tym mówiłem. Może powinienem uważać, co jest krane? Jakoś tak. Albo ludzie są jakoś super spokojni, dzisiaj pokładani, tak zupełnie inaczej, nie, nie niż kiedy pamiętali. Nieprawda, nieprawda. Nie. Przypomnij sobie, jakie były zabawy, jak byliśmy dziećmi. Wszystkie dzieci są nieogarnięte zawsze. My po prostu tego już nie pamiętamy. Ludzie mają standardową taką cechę wyparcia pewnych takich yy, złych rzeczy, a zostawiają sobie tylko te dobre i mówią: O, kiedyś to było lepiej, albo w ogóle nie było takich sytuacji. No, gdzie by ktoś pomyślał, żeby w szkole jeden uczeń pobił drugiego, nie? A potem sobie przypominam, że tak, no, tak codziennie było. Wiesz co? Wiesz co, w ogóle pozwolę sobie jeszcze jedną historię opowiedzieć a propos hmm? 16 lat. Na, na podwórku, to akurat kolega mi opowiadał, kolega Dominik, na podwórku się bawili, bo ja też często uczestniczyłem, uczestniczyłem w takich zabawach, że chłopaki stawali wokół kałuży i braliśmy nawzajem kamienie i rzucaliśmy kamieniami w te kałuże, żeby się ochlapać jak najbardziej. Hmm? I akurat jeden chłopak sięgnął po cegłę i mówi, o kurde, Dominik, Dominik sięgnął po cegłę i mówi, świetny pocisk mam cię. I rzucił tą cegłą pod nogi drugiego, ale tamten się akurat pochylał, żeby sięgnąć po kamień z centralnie w głowę. Krew się zaczęła lać i ten Dominik taki przerażony patrzy na drugiego kolegę i mówi, Mariusz, co zrobiłeś? Także to jak wyrzucił tą cegłą. o cholera. No i takie no inne zabawy. No człowiek, patykami się ludzie okładali, bili się. Teraz, jest... słuchaj, teraz mi się przypomniała inna zabawa. Ja okay. przy... Zapomniałem o tym zupełnie, bo bym to na streamie opowiedział a propos. My mieliśmy taką zabawę, że odpalaliśmy petardę i między sobą rzucaliśmy. <grym 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 i, <grym> I komu nic nie urwało, no ale to wiesz. No jest, no tak właśnie, tak się właśnie chłopaki bawią, no. Takie, takie hmm. może teraz to już to pokolenia, może nie, ale może tak. Proszę się przyznać, proszę sobie przypomnieć, jak to było, jak mieliście 16 lat. No właśnie. No, więc to chyba zamyka na nasze pewno historie. Utrzym nasi widzowie byli grzeczni, odpowiedzialni, i utrzymywali y, rodzinę dziesięcioosobową, no, Pracując wiesz, w fabryce. To, więc... Tak, że nas słuchają, to świadczy bardzo dobrze o nich, więc może byli grzecznie i To prawda, to prawda, to prawda. No, więc podsumowując, y, no, w... zapominamy często o takich rzeczach. To nie, ma co, nie ma co udawać. Remigiuszu, patrz, co kupiłem sobie. O. Pasek do VR-a? Po VR. Super! Jest tak ogromna różnica. To jest pasek, to jest właściwie taki no, pasek, to jest mało powiedziane, bo to jest taka uprząż trochę. Mhm. I e, jest to e, milion razy lepsze niż ten gówniany pasek od, od e, Facebooka. Serio, to jest taka różnica. Zrobili tą skomplikowaną maszynę i pasek skopali? No nie wierzę. No Just. tak, bo chcą sprzedać, bo to jest, to wygląda bardzo podobnie jak ich pasek ten tam za grube pieniądze, nie? Co sprzedają Aha. ekstra. Więc... No, dużo, bardzo duża jest różnica. Muszę przyznać, że nie sądziłem, że będzie aż tak duża różnica w komforcie, to jak e, jesteś w stanie dopasować to, jak jesteś w stanie e, zmniejszyć dopływ światła. Bo tak mhm. naprawdę, troszeczkę jak spojrzę w dół, to tam troszeczkę mam dwie takie szpary, a e, wcześniej no było dużo, dużo gorzej. Bobo VR to jest, polecam, naprawdę. Ja mam ten najtańszy absolutnie, za 150 zł. Za 150 zł kupiłem, jestem bardzo zadowolony. Teraz pod wpływem materiału, bo Kwas zrobił taką dużą recenzję, mm -hmm. właśnie Questa trójki, i on tam zrobił, nie pamiętam jak się nazywa ta aplikacja, ale pewnie sobie przypomnę i Państwu napiszę w opisie. Taka, gdzie masz yy, takie gitar Hero, ale perkusja. Okej. Okay. Kupiłem to sobie za bardzo grube pieniądze. No, no tam nie, 15 dolarów chyba było. Może nie aż takie grube. Yy. I działa to świetnie, ale no ja po raz kolejny, już po zakupie sobie przypomniałem, że jestem upośledzony muzycznie, więc <grywanie> fajnie to działa, trochę się pobawiłem, ale nie ma to sensu <grywanie> dla mnie. <grywanie> Co ty, <grywanie> ty gadasz? Każdy gry muzyczne są najlepsze, nie możesz być aż tak upośledzony. nie jestem. <grywanie> no jeszcze jak tam sobie w Beat Sabera to sobie spoko gram, ale tutaj, hmm. żeby coś zagrać, to tak... Nie na no Nie No ogarn nie ogarniam tego. Nie ogarniam. To jakby to, że tam czas stopę jeszcze, wiesz, że masz, że uderzasz pałką i jedno, masz dwie pałki mm -hmm. i jeszcze pod spustem masz stopę. To, ja, to już jest za dużo dla mnie. O, co, okay. o dwie rzeczy, żeby nie powątpić. Wymiar jest taki, że potrzebny jest specyficzny zestaw umiejętności, jak, jak ten Liam Neeson w uprowadzonej. <noise> Musisz dysponować specyficznym rodzajem umiejętności. No, nie pamiętasz, jak on się chwalił, dzwonił? Hmm. że oddajcie mi córkę, bo dysponuję specyficznym rodzajem umiejętności nie i was pamiętam. znajdę i wykończę. Nie <noise> pamiętasz. Nie Najlepszy nie pamiętam. film na świecie, ty nie pamiętasz. Naprawdę? Ja pierwsza, pierwsza uprowadzona, to genialne było dzieło. To, to, to. Ja, tak jest... to ja to oglądałem wiele razy. To... Nie, nie widziałem chyba. Nie mam oceny na film, Łebie widzę. No tak, sobie... naprawdę? No pewnie. Oceny no, nie to, ma, wiesz... nie, 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 zachwyca ocenami. No to jest taki klasyk sensacyjny. Dem, Dem, Może? 3000, znasz Jakuba Demskiego? Tak. 5 na dziesięć dał? A on tam kurde artystyczna <laughs> dusza za bardzo, nie potrafi docenić. <laughs> Co Ale dla, rozpierdzielu w dla, filmach. Dla, dla przeciwwagi Kaja Klimek 9 na 10. No, bardzo no. dobrze. Pozdrawiam Kaję bardzo serdecznie. <laughs> Więc te, i kupiłem sobie jeszcze jedną rzecz. Hmm. Kupiłem sobie taki karabinek. O, i on jest, proszę Państwa. No, bo nie bardzo... na YouTubie pokazywać karabinków, bo to od razu demonetyzacja. Ja tutaj kiedyś ale... miałem też nóż pokazywałem zero demonetyzacji. To są wszystko. Jak pokazujesz komuś broń, mówisz, zaraz was wszystkich odstrzelę i was znajdę tam, dzczaki, to może dostaniesz demonetyzację, ale może tak. za karabinek ja... taki. Cześć, mówię co to jest? Co to jest? Tak, tak, musi jest tam, bo tak. państwo na Spotify to już są w szoku, tak. już pewnie sprawdzają, co to za karabinek. To się nazywa hero Hiro Clip i to jest taki karabinek z takim haczykiem, to się ładnie składa. Hmm. I to jest rzecz, którą ja miałem, zawsze robię tam listę, co można mi kupić na święta, bo nikt zawsze nie wie. I to było na tej liście, którą daję mojej żonie, oczywiście mówię, jakby ktoś się pytał to a zawsze się pytają to, to tu, ale ewidentnie wiedzą lepiej ode mnie, co ja chcę na święta. I mhm. nikt mi tego nie kupił przez trzy lata. I ja stwierdziłem, dobra, w sumie to jest tyle sytuacji, w których mi się to przydaje. Albo mogłoby hmm. przydać, bo nie miałem tego wcześniej. To sobie kupiłem, bo to jest coś takiego, że możesz sobie, na przykład do blatu, tutaj, o, coś powiesić, na przykład plecak, albo coś. Jesteś gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest brudna podłoga, nie chcesz stawiać torby, e, nie wiem, chcesz sobie na taki karabinek, ale e, deluxe. Okej. Okay. I to jest naprawdę, muszę przyznać, super rzecz. I to w sumie tylko tyle chciałem tak powiedzieć o tym karabinku, bo to może komuś się przyda. Takie, że drogi jest jeszcze... strasznie. 100 zł. Hero hmm. okay, się nazywa. Okay. Co ty tam no, Remigiuszu sprawdzasz? No właśnie jedna rzecz, którą chciałem, chciałem powiedzieć. Może miałeś okazję się zapoznać z recenzjami wczesnymi, bo ja przeczytałem recenzję, teraz nie mogę znaleźć właściwego artykułu. Wojna domowa, czyli ten film, na który trochę czekamy, czyli to jest Garlanda, film nowy. Kojarzysz, nie? Ta, ta. Już, ta. Żeśmy, już żeśmy roz, do tym rozmawiali. Zastanawialiśmy się, czy to będzie jakoś w, wspierało jedną opcję polityczną, amerykańską, czy drugą. Nie, ostatecznie nie wiem, jaka jest konkluzja, ale po, po, pierwsze recenzje są pozytywne. Że to jest bardzo okrutny film, który mm -hmm. daje dużo do zrozumienia i wzbudza refleksję. Więc chyba będę, chyba pójdę na to do kina. Chociaż w Polsce ja premiera idę... dopiero 12 kwietnia. Ja idę we wtorek. O, proszę bardzo. To może się wybierzemy, może w sensie opowiemy o tym filmie. To ja bym też pożył, chętnie. Zignorowałeś, jak Wojtek o tym pisał i jak ja o tym pisałem. Totalnie... No Bo wy nie macie co robić, tylko piszecie listy do siebie. Ja wiem, że patrzę, tam wchodzę na tą mówię. Jezus, gdzie ja będę przewidział? W Warszawie, miniek. Remigiusz, w Warszawie. A, w Warszawie. O, siec, to tak daleko. Więc, myślę, że to znajdzie Warszawa. się miejsce dla ciebie. Ogarnę to, jak chcecie jechać. Kurde, no fajnie byłoby zobaczyć. Coś. Czuję, że, czuję, że to Ale będzie wartość do obejrzenia. Ja nie widzę problemu, żebyśmy sobie nagrali o tym podcast po premierze. Że no, po, po prostu to, weekend to w weekend premierowy musimy... sobie mhm, nagramy. Nie ma takiego oparcia, ja tutaj nie będę wysyłał, bo wiem, że nie lubisz, a u nas nie ma... No nie ma takiego, takiej zależności, że rzeczy, które puszczamy w dniu premiery albo tam nawet przed premierą, to się jakoś specjalnie lepiej oglądają, żebym, żebym musiał cię targać do Warszawy. No okej, okej, okej. Ale tak czy inaczej, to może jak państwo się też interesują tym filmem, bo on robi wrażenie, to, to tak. wstępne recenzje są pozytywne, pewnie więcej pogadamy przy premierze. No, nawet niektóre to takie... No, to, no, odwa odważne są takie Wybitne opinie. kino. Wybitne. Mówią nawet, wiesz, bo to jest, to piszą tak, że, oho, mamy mamy film roku. Nie? I myślę sobie, o kurde, odważna teza, zważywszy na to, że Duna 2 była przed chwilą. Nie? Więc jeżeli ktoś zestawia ten film z Duną 2 i mówi, mm. że to może być, że ten film może być filmem roku, to jestem to jestem pod wrażeniem. Albo przegieł, przesadził ten recenzent, albo faktycznie coś jest na rzeczy, coś może być ciekawego w tym. No. Więc, więc okej. Okay. Więc okay. I z rzeczy, jeszcze jedną rzecz chciałbym o sobie opowiedzieć. Ma, mam gorączkę, mam 38 stopni, widać pewnie? Nie mm, widać, nie widać. Po tej już. recenzji optymistycznej, za bardzo dragną z dogmy, może, może potem. Nie, nie, być może to ma, żarty, być, Nie, mnie nie tak widać. Radek. A dlaczego taki jesteś? Chyba, albo, albo wczoraj wróciłem z siłowni, byłem taki wymęczony, że od razu COVID. się położyłem. E, proszę, COVID? Co ty, byłem tylko ja i sztanga, tam w ogóle ludzi nie było praktycznie. Tak, ktoś nakichał na nią, nakasłał wcześniej. E, no być może, to, ale to tak od razu mi gorączka <grym> dopadła? Położyłem się, byłem taki wymęczony i poobudziłem się z gorączką wczoraj i dzisiaj też mam też mam gorączkę. Jakaś, jakaś masakra. A myślałem, że moja córka przyniosła ze szkoły, bo tam jakieś, jakieś są choroby też. To ty, Remigiuszu, powinieneś boli, tak. do łóżeczka, a nie nagrywać podcasty. I to właśnie nie czuję, nie czuję się. To, mimo tego, że mam tego rączkę, to w zasadzie czuję się nie najgorzej. Wychodziłem z założenia, że to przetrenowany i to tak nawet dobrze o sobie myślałem. O kurde, przetrenowałem się. Kto by pomyślał w tym wieku, że jeszcze dam radę się przetrenować? Ale okazuje się, że dałem radę. Nie trzeba było dużo. W, <laughs> w tym wieku <laughs> właśnie może nie trzeba <śmiech> dużo. <śmiech> <śmiech> e no tak, tak. No więc, więc, proszę Państwa, nadaję do Państwa z izby chorych, najwyraźniej. I to jest no i izba chory. Piwnica, o, o. proszę Państwa, na Takim? NFZ. Bo tu mnie żona trzyma, jak mam zaraźliwą za chorobę. No, ja jak tak, wyjdę boż... po, za, po trzech dniach, to już jestem dopuszczony tak. do rodziny. Tak. Czy ty jeszcze coś ciekawego masz do powiedzenia? Czy możemy przejść no do Ciekawego to ja nie wiem w ogóle, ale ty możemy jechać dalej. Oczywiście, no że nie. Się no, nie no, myślę, że bardzo no, ciekawe. Myślę, że było ciekawe. Proszę Państwa, YouTube zaczyna oznaczać treści AI. Na blogu YouTube'a pojawiła się notka dotycząca właśnie tych oznaczeń i Google tam ogłasza, że w już w najbliższych tygodniach. Będą wprowadzać etykiety, o których my mówiliśmy Państwu w listopadzie, a dokładnie wprowadzą narzędzie dla twórców, które, gdzie twórcy będą oznaczać mhm. materiały, które zostały wygenerowane przez AI. No, i tam są też przykłady, jakie rzeczy będą oznaczane, jakie. Będą musiały być oznaczane w YouTubie, czyli na przykład używanie realistycznej podobizny osoby, cyfrowe zmienianie treści w celu zastąpienia twarzy no albo generow syntetyczne generowanie głosu. Hmm. Um, Podkładanie no, głosu tak, czy jakiś tak. Jak tak. tak. My... Czyli, czyli krótko mówiąc, wszystko pozwól, pewnie będziesz jeszcze przytaczał inne. Mm -hmm. Powiem tak, tylko, tak, że tak. wszystko to, co może udawać prawdziwość, musi, musi tak. zostać oznaczone. Tak. To jest, to jest pierwsza rzecz. Zmienianie materiału filmowego, na przykład takiego z prawdziwego wydarzenia, że zawalił się gdzieś w Indiach budynek, a ty to tak przerobisz, że wyglądało, jakby w, we Wrocławiu się mhm. zmienił. I w ogóle takie te, te zmiany w krajobrazie, nie? czyli mhm. sugerowanie, że w jakimś miejscu coś się wydarzyło, a w rzeczywistości się nie wydarzyło. Wydarzyło, tworzenie realistycznych scen, pokazywanie realistycznego, na przykład, nie wiem, tornad, tornada, czyli to jest praktycznie to samo co tutaj, ale tornado jest wygenerowane przez AI, czy nie jest wklejane jakieś wydarzenie, tylko jest stworzone całkowicie zmierzającego tam, wiesz, w stronę. Miasta, no bo w, na wsi to wiadomo, że są. I czego nie trzeba będzie oznaczać, e, takich wyraźnie nierealistycznych treści, e, animacji. No tutaj jest taki przykład, że postać jadąca na jednorożcu. Nie trzeba będzie oznaczać. No ja chociaż Słuchaj, ja bym oznaczył. Na YouTube <słuch> też bym oznaczał. Na YouTube są płaskoziemcy. jak oni zobaczą jednorożce. to no bo dowód, kolejny, dajmy co. E, 2001 tak. dowód. Nie trzeba hmm. będzie oznaczać postprodukcji robionej przez AI, czyli regulacji kolorów czy oświetlenia, efektów specjalnych, takie jak efekty czy filtry nakładane. Hmm. No i filtry upiększające czy inne takie wizualne filtry, jak znany filtr kotka. Pamiętasz kiedyś był taki, na, czym tam, na TikToku na początku, czy też jeszcze się nazywało? Nie rozczaruję, tak więc, więc takim nie hitem nie. w internecie. Był że to masz uszka Kale kotka i, i mówisz miał. No to nie jestem pewny co do tej ostatniej, że to nie, czemu nie musi być oznaczane. I to jest akurat taka, że. Zwłaszcza nie to jest ciekawe. A, kotki. Filtry upiększające są, są takie. One mogą być szkodliwe trochę, jeżeli człowiek młody to ogląda i. Mhm, tak, wiesz, bo to jest jednak zakłamywanie rzeczywistości. I to zakłamywanie Przede odbywa wszystkim odbywa się, To samo takich nierealnych kanonów piękna. No, 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 to, to, jest, to jest obszerny problem, który się, o którym się często mówi w ramach social mediów. I i ja na pewno wpłynie na pogłębienie tego problemu, bo to jednak młody człowiek bardzo często nie odróżnia, a czasami chce w coś uwierzyć i, i łatwiej mu to przychodzi. I wydaje mi się, że takie, takie filtry upiększające powinny być wskazane. Zdaje się, że na TikToku, kiedy taki filtr zostanie użyty, to w, w opisie, nie w opisie filmu, ale jest, jest taka nakładka, którą jest sobie informacja kliknąć. o filtrze. No, więc, więc to byłoby akurat nie najgorsze. Jakby rozumiem całą ideę, która za tym stoi. To jest, to ta zmiana zostaje przede wszystkim wprowadzona po to, żeby uniknąć manipulowania ludźmi, co i tak się da robić bez AI. Tak szczerze mówiąc, i to bardzo skutecznie, ale to zakładam, że, że jakby fałszowanie obrazów albo przenoszenie ważnych wydarzeń ze świata w inne miejsce może być bardzo znaczące, i ludzie bardzo szybko łykają takie, takie treści, a teraz jeszcze mają teoretycznie namacalny dowód. Więc to jest bardzo niebezpieczne i w pewnym stopniu. Być może uda się to do jakiegoś stopnia powstrzymać. Ale no nigdy nie wiadomo, na no pewno nie na 100%. To zawsze będzie zagrożenie i zawsze trzeba brać to pod uwagę, bo ktoś potem weźmie taki jakiś dziennikarz, weźmie ten film z YouTube'a, opublikuje to u siebie i nawet nie oznaczy twórcy i nie oznaczy tego AI, bo uzna, że to jest dobrze, że pasuje mu do, do argumentów przeróżnych. Mhm. Z dziennikarzami to różnie, jakby z tymi mediami tradycyjnymi to różnie bywa. To, to, to są takie problemy, z którymi będziemy musieli się mierzyć w niedalekiej przyszłości, bo ta Sora chyba już chodzi do użycia całkiem nie, nie, niedługo. W tym roku ma być, więc to nie wiadomo dokładnie kiedy. No więc musimy być na to, na to przygotowani. Bardzo dobrze, że Google wychodzi naprzeciw temu i wprowadza pewne ograniczenia, i te ograniczenia pewnie będą się zmieniały prędzej czy później. Pew zakładam, że to się poszerzy zakres tych rzeczy, które tam można robić, bo wiadomo, że ludzie lubią obchodzić tego typu, sprawdzają, gdzie są granice i próbują dopchnąć na maksa. Mhm. Ale no to, jest, to jest ruch we właściwą stronę, co nie zmienia faktu, że powinniśmy być bardzo ostrożni i oglądać wszystko ze zdwojoną uwagą. No, no właśnie. No. YouTube jeszcze pracuje nad takim procesem ochrony prywatności, gdzie ty będziesz miał możliwość um, zażądać um, usunięcia treści generowanych przez sztuczną inteligencję n, lub no, gdzie ty jesteś. Okej, okay, czyli jeżeli ja zostałem wygenerowany, to tak, tak, bo z jednej strony trzeba oznaczać to, ale to wcale nie znaczy, mhm. że nie można właśnie robić tego, że manipulacji. Bo, okay. mamy, bo, bo to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, bo mhm. po pierwsze i chyba najważniejsze w tym roku mamy na całym świecie wybory w 70 krajach. Ostatnio okay. na przykład, proszę Państwa, Rosja wybierała i Władimir Władimirowicz został po raz piąty prezydentem Rosji. Lubiany człowiek 87% bardzo. poparcia. No ale mamy też takie rzeczy, jak no mieliśmy niedawno taką historię z ochydnymi fejkami, wklejanie twarzy streamerek do Pornosów. Mm -hmm. czy też y, taką sytuację z Polskiego Poletka, gdzie Izak śpiewa piosenkę Fagaty, przecież nigdy by tego nie zrobił. Tak jest, to, y totalny y fake. I to, i to jest tak, i tak celebryci, ludzie znani, to jest taka rzecz, że to będzie się działo i raczej nikt nie będzie w stanie tego e, zastopować, ale ofiarami fakeów, e, na przykład zmiany twarzy, e, są właśnie też e, no dzieci, nastolatkowie, nie, osoby niepubliczne. I z jednej strony jakby zwracamy uwagę na to, że wiesz, tam, żeby trąby powietrzne nie wkleić, żeby nie sugerować, sugerować ludziom, że rzeczy się dzieją w innym miejscu na świecie niż mhm. się faktycznie dzieją. To są takie dosyć duże sprawy. Ja bardziej się boję, boję takich minimalnych zmian, wiesz, delikatnej zmiany w wypowiedzi albo mhm. położenie akcentu w innym miejscu, ale podmiana jednego wyrazu, tak jak wiesz, mhm. i czasopisma. Nie? To jest znana sprawa, akurat teraz ostatnio o Michniku opowiadałem gdzieś tam, bo, bo sprawa jest tego stanowskiego i wyborczej. Zabawna. To mi się tłumiało, no, ale. No jest, jest. No więc, więc. Y... Te, tego typu zmiany. Wiesz, jakiś polityk się wypowiada na forum międzynarodowym i ktoś podmienia dwa wyrazy albo prze, przestawia mhm. ich kolejność i wydźwięk tego zdania może być kompletnie inny, inaczej może być odebrany. Więc te, tego typu rzeczy znaczy, bym się bał najbardziej. To jest akurat, jeżeli masz materiał źródłowy, jesteś w stanie potwierdzić ten materiał źródłowy i porównać, to łatwo to wychwycisz. No, tylko wiesz, to jest. Ale to jest. Jeżeli to jest... chodzi o, o u, u ulubieńców teorii spiskowych przeróżnych, to mhm. będą tacy, którym ta nowa wersja, będzie pasowała dużo bardziej do światopoglądu, więc tą y, teoretycznie autentyczną będą uznawali za podmienioną. To jest, wiesz, to jest y, szeroko Jak się otwiera bramę remikiusz. do różnych nadużyć. Jak no, ktoś cóż. chce wierzyć w teorie spiskowe, to żadne dowody. Przeciwko nie będą wystarczające. No, no ale wiesz, ja pewnie, że masz rację. Jak ktoś jest wariat, to jest wariat. Co zrobisz? Tylko no tak. Problem polega na tym, że no, niewiele potrzeba, żeby w ludziach wybuchło. I już żeśmy parę razy o tym rozmawiali. Pewnie parę razy to za mało powiedziane, że ludzie, jak usłyszą coś, co pasuje im do, do punktu widzenia, to nie muszą być zwolennikami teorii spiskowych, nie muszą być wariatami. Po prostu w to uwierzą, bo chcą w to uwierzyć. Normalni, zwyczajni ludzie, którzy codziennie chodzą do pracy, całują córkę w czoło, jak wychodzą z domu i, i nagle, wiesz, usłyszą coś, co ich strygeruje i. I, I dochodzi do, do różnych przegięć, nie. No więc jest to niewątpliwie groźne narzędzie, i, i pewnie będzie wielokrotnie używane w niewłaściwy sposób. To musimy być na to przygotowani. Hmm. Może to jest, wiesz, to jest taka, może to jest kolejny sygnał dla wszystkich, którzy uczestniczą w internecie, żeby bardzo mocno cenzurować rzeczy, które się słyszy, żeby, żeby mieć dystans do tego i cenzurować? żeby przede wszystkim Czy cenzurować sprawdzać? w ramach swojego własnego odbioru. Nie, nie tym, żeby cenzurować na siłę. No źle, złego wyrazu użyłem. Mhm. Nie chodziło o cenzurować, tylko żeby weryfikować albo poddawać wątpliwość to, co, mhm. to, co słyszymy. Bo i, i też nie mieć zaufania do swoich własnych potrzeb, żeby, żeby nie łapać automatycznie te rzeczy, które nam pasują. Bo to też jest taka, taka rzecz. Jakby świadomość to jest też forma edukacji do pewnego stopnia. Jeżeli wiemy, jakie są zagrożenia, no to jesteśmy wyedukowani w jakimś stopniu i możemy być bardziej bardziej uważni. Więc no to, 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 wiadomo, że to jest niebezpieczne narzędzie, ale, ale wiedza na temat tego narzędzia może nam ułatwić życie mhm. bardzo mocno. Zobaczymy, czy to y, dużo zmieni. No bo w tym momencie. Y, znaczy w tym momencie no to będzie w, w, ja ostatnio sprawdziłem dokładnie dzisiaj hmm. i nie ma tej funkcji jeszcze oznaczania AI ani u ciebie na kanale ani u mnie hmm. pewnie w nadchodzących tygodniach tak jak Google to napisał będzie to wprowadzane i na pewno to jest krok w dobrą stronę ale też z drugiej strony jeżeli jest to po stronie twórcy a twórca ma, jeżeli twórca ma jakieś nieczyste intencje, no to to nic nie zmienia. W szczególności, że nie mają jeszcze um, żadnych tak naprawdę środków, ani właściwie oni tam napisali, że dopiero w przyszłości przyjrzą się środkom egzekwowania prawa dla twórców, którzy konsekwentnie decydują się nie ujawniać takich informacji, mhm. czyli właściwie nie wiadomo Google też się zastanawia co z tym zrobić tak to jest, to jest trudne wiesz wydaje mi się że to co oni tutaj ustalają i te te rzeczy które podają to jest taki trochę dla, dla nich ochrona że mhm. wymagają od twórców, żeby ci zadeklarowali, że, że robią coś z AI. Jeżeli ci twórcy tego nie zrobią, to Google umywa ręce. To już jest sprawa pewnie mhm. być może nawet kryminalna I, i ten twórca jest za to odpowiedzialny. Google nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ ten twórca miał obowiązek tę treść wskazać. Podobna sytuacja jest chyba ze Steamem. Jeżeli, jeżeli tworzymy grę przy użyciu AI, to trzeba za, za bardzo jasno zadeklarować, co to są za mhm. narzędzia, skąd była baza danych i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu Steam umywa ręce, i nawet jeżeli Ktoś jakieś tam nadużycia popełni w, w, w robieniu gry i wykorzysta to AI, no to z no tym ma, umy, um, ma umyte ręce, że on skłamał, skłamał nas, no nie mamy wpływu na to wszystko, co ludzie, co ludzie tam mają. To. Więc tutaj tu jest, to jest taki, no wiadomo, że oni się YouTube się musi, to jest wielka korporacja, łatwo by ich było łatwo by ich było ścigać nie? za o, o duże pieniądze, jakieś nadużycia w tym, w tym zakresie. A tak odpowiedzialność przynajmniej na razie jest przerzucona na na ludzi, na twórców, mhm. no i w zasadzie to się nie dziwię, ale, ale więc jakby taka obawa jest, że te narzędzia na razie ciężko będzie je wykorzystać do tego, żeby ludzi chronić, natomiast one są po to, żeby chronić korporacje i w tym celu zostało to przedstawione. No ale to jest, jest tak czy inaczej jest to ruch w dobrą stronę. jakiś coś, coś już się pojawia. Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. No, mam nadzieję, bo dla mnie takim wzorcowym, wzorcową rzeczą, która jest, to jest na Twitterze i to są y, komentarze społeczności. No to jest złoto, to jest totalne, to powinno się I, częściej tak, pojawiać. I to wszędzie. jest coś, co rzeczywiście działa i działa na największe konta i nie ma tutaj... Ja się przynajmniej nie spotkałem z tym, żeby y, komentarze społeczności wprowadzały w błąd albo mhm. tworzyły większe zamieszanie. Raczej to jest bardzo dobrze... Um, dobrze opisane i podlinkowane, chociaż no, Twitter też jest takim miejscem, gdzie bardzo dużo takich AI fakeów jest. Teraz się wylewają, mm -hmm. głoszące. Że znanego polityka aresztowano, albo że umarł na przykład. Bardzo dużo tego jest. Nie wiem, czy ty to doświadczasz. Nie, nie, czy nie. Ostatnio, ostatnio na Twittera nie zerkałem. Hmm? Ostatnio z Reddita, z Reddita sporo korzystam. Tak, tą rzeczy różne. Reddit ma swoje zalety. Pewnie też ma swoje wady. to tak hmm. ale, ale tak, zerkam na, na Reddita. No Twitter tak, Twitter trochę się uwolnił od, od różnej kontroli i to niestety ma swoje też ciemne strony zdecydowanie. No tak, ale te, 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 te informacje. Społeczności, komentarz społeczności to Nic. jest to jest świetne narzędzie. Ja Aha. myślę, że taki, takie coś powinno być i na YouTubie, i na TikToku, i na każdym, w każdym medium społecznościowym. No to jest, to jest w ogóle interesujący przypadek, bo kiedy, kiedy myślimy sobie o ludziach, i wiesz, często się mówi, tak, że 80% ludzi to, to idioci, dobrze, że należy do tych reszty 10%. Nie? To bardzo jest częste stwierdzenie, i, ale można takie odnieść, odnieść wyrażenie, że jeżeli, jeżeli ludzie masowo mm. wykonują jakąś pracę, to ta praca będzie niskiej jakości. Okazuje się tak w przypadku, tak w przypadku Wikipedii chociażby, mm -hmm. jak i w przypadku tych, tych głosów społeczności przy tych tweetach, że to potrafi być naprawdę, że to potrafi nieźle działać, że jakby społeczność tak globalnie się zabierze za coś, to z reguły dostajemy dosyć rzetelną informację. Ja podejrzewam, że nie w każdym przypadku jest to prawda, bo mogą się zdarzyć takie korekty społeczności, które są niewłaściwe, ale jeszcze mi się nie zdarzyło trafić na taką korektę, która byłaby niewłaściwa, więc może jest to rzadsze niż mogłoby się zdawać. Mm -hmm. Jest to zaskakująco pozytywne, jeżeli chodzi o ludzkość w ogóle. Trochę lepszy obraz ludzkości wyłania się z tych komentarzy społeczności niż można by Przypuszczać. Ja prawda. dobrze na to patrzę. To prawda. No i chyba tyle w temacie. Napiszcie nam, czy, czy widzicie jakieś... No ja mam obawy do tego, że po prostu za, nie wiem, rok, dwa to, co będzie generowane przez AI, nie będzie do odróżnienia. Jakie są metody, z którymi można walczyć realnie z fakeami? Bo to jest... Trzeba policzyć palce. <laughs> już, nie, już, nie, już, już nie, już nie. dzisiaj. Już, nie, już nie dzisiaj już, no, palce no. już są OK, robione. W ten. Ja się bawię trochę w Mid Journey ostatnio. Mm -hmm. Tak niesamowity skok. No, no, tam postęp jest gigantyczny, to prawda. No, więc e, tak. No i teraz, proszę Państwa, e, przechodzimy do segmentu e, naszego dzisiejszego sponsora, czyli Lenovo Legion Go. Proszę Państwa, zgodnie z tym, co mówiliśmy na początku, pogadamy trochę o handheldach, które żeśmy testowali intensywnie, i mm -hmm. z, muszę przyznać, że z ogromną przyjemnością. Ja od bardzo, bardzo długiego czasu nosiłem się z myślą, żeby sobie handhelda kupić, ale cały czas miałem wątpliwości, czy na pewno mi się przyda, czy, 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 czy ja potrzebuję takiego urządzenia. Bałem się, że będzie tak jak z vr że kupiłem sobie VR i w zasadzie go używam, ale tak tylko w bardzo określony sposób, trochę dla sportu, więc ostatecznie mi się tak VR bardzo nie sprawdził. Natomiast handheld, proszę Państwa, z ogromną przyjemnością muszę powiedzieć, że się sprawdził, więc ta współpraca mi spłynęła w bardzo odpowiednim momencie. No Jak u ciebie, Ty jesteś, cierpli... jesteś specem od handheld'ów. Jest, ty... Jesteś cierpliwy i pokazujesz, że ta cierpliwość popłaca. <laughs> no, no, tak. no to wygląda tak. Ja jestem doświadczonym handheld'iarzem i nie wyobrażam sobie Obecnie mojego takiego setupu gamingowego bez, bez żadnej takiej poręcznej konsolki. I myślę, że możemy sobie, może najpierw zanim porozmawiamy, porozmawiamy o tym, jakie, jakie gry nam się najlepiej sprawdziły na, na Legion GO, to może sobie porozmawiamy o tym, co nam się podobało albo co nam, się, co nam przeszkadzało w tej konsoli. Mm -hmm. I może ja zacznę, bo Tylko ja, proszę bardzo. Państwa, jako że człowiek, który ma duże doświadczenie, to ja muszę powiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach. I pierwsza rzecz to jest bardzo duży ekran, to jest 8,8 cala. Komfort grania jest nieporównywalnie lepszy niż na mniejszych ekranach. I być może jest to dlatego, że jestem już trochę stary i ślepy. No, jak Państwo wiedzą, no ale ciężko mi się wraca do konkurencji, że tak ładnie powiem, z, po, po graniu na, na tak dużym ekranie. A ja głównie, bo bardzo, znaczy, może źle, że głównie, bo ja dużo, dużo korzystam z, z, z Legion GO i e, dużo, bardzo grałem w Red Dead Redemption. Dwójeczkę, o tym jeszcze powiem. I, e, i ten ekran sprawdza się tutaj. Doskonale, a to, nie, to jest gra, która w żaden sposób nie jest przystosowana do, do sprzętu przenośnego. Znaczy, nie ma natywnej wersji na żadnej, tak naprawdę. Konsoli przenośnej. No i jak już mówię o tym, to druga taka rzecz, która mi się sprawdziła świetnie w podróży, bo już popodróżowałem sobie z. Właściwie, czy to mini konsolka, handheld, czy to jest mini PC, to Państwo sobie o tym sami zdecydują. My będziemy wymiennie stosować te określenia. Odpinane kontrolery. I to jest przy dłuższych sesjach coś. Co jest nie do zastąpienia, tak? Znaczy można to ewidentnie po prostu pada podpiąć przez, przez Bluetooth, ale to, że są odpinane kontrolery tutaj, ja mogę sobie położyć te, te, tego Legiona Go na stoliku, nie wiem, jak jadę w pociągu, nie? No to mam mhm. przede, przede mną jest, jest fotel, tam jest stolik, mogę sobie położyć, trzymać sobie wygodnie ręce na kolanach. I nie męczę się zupełnie, nie czuję, e, nie czuję to, że wiesz, no grałem, ostatnio to grałem chyba trzy godziny w pociągu w Red Dead Redemption mm -hmm. i zero problemów. Jakichś takich, że albo, że, że, że ciężkie, że źle mi się trzyma, że niewygodnie mi się siedzi. Nie, odpinam sobie kontrolery i jest bajka. Albo na przykład, jak leżę w łóżku i jeszcze chcę sobie trochę pograć, to mam taki system, który, nie, nie wiem... Y na początku widziałem go jakiegoś youtubera, który testował y, ten sprzęt i on powiedział, że jak le, leży sobie na łóżku, to na klatce piersiowej trzyma ekran, a mhm. le, y, ręce ma wyprostowane wzdłuż ciała mhm. i gra sobie tak na, 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 na tych odłączonych kontrolerach. I mhm. Ja mówię sobie, sprawdzę, zobaczymy, czy to ma sens i to ma bardzo dużo sensu. Bardzo dużo sensu. Bardzo, jest bardzo, taka, bardzo dziwne, taka, no. taka leniwa pozycja, ale jest perfekcyjna. Niech sobie na, wiesz taką półeczkę powinien mieć, że nad głową, żeby już leżał totalnie. Tak o, to to jest dobre. Mam, mam nawet taki y, stary jakiś uchwyt biurkowy do tabletu. Nie, wystarczy wystarczy taboret ze, ze szklanym tym ściskiem. <laughs> <laughs> już jest załatwiony. Już, <laughs> masz taki szklane, co? <laughs> Relaksujesz się, no nie wiem, tak wymyśliłem, wymyśliłem, wymyśliłem na szybko. Czyli ty, ty testowałeś takie, takie grube produkcje, takie, które są wymagające bardzo, tak? Mhm. Mm tak. A co? No to bardzo nie, dobrze. To bardzo dobrze, bo mamy, bo mamy różne punkty widzenia. Ja, ja się zastanawiałem, do czego mi jest kantel potrzebny, i właśnie wahałem się, czy na pewno mi się przyda. I ja zdecydowanie preferuję granie w takie małe, spokojne gierki, które eh, z reguły nie są online. Zresztą, mm -hmm. Red też nie jest online, ale, ale takie, takie rogaliki, gry, które nie są przesadnie wymagające graficznie. Więc moje testy nie są tak bardzo konkretne, jak twoje, bo, nie, bo ja nie miałem okazji przetestować wydajności sprzętu, ale pograłem w kilka różnych rzeczy, i przy okazji też potem. W trybie streamowania, czyli, czyli przerzucanie obrazu z mojego komputera tutaj, przy takich mhm. większych grach, bo byłem ciekawy, ciekawy, jak to wygląda na takim ekranie. Bo tu głównie po to, żeby ocenić, jak, jaki jest, jak to przeskalowanie wpływa. I muszę przyznać, że, że gra się bardzo dobrze. Zdaje się, zastanawiam się, czy nasz materiał wyjdzie w czasie, kiedy już zejdzie embargo z Dragon Dogma 2. Pewnie nie, ale też miałem okazję pograć na Dragon Dogma 2 tutaj, właśnie streamując i, i wyśmienić się gra bardzo, bardzo dobrze ale więcej na ten temat nie opowiem, bo, bo co do Embarga nie jestem pewny, zresztą to jest taka produkcja, która jest bardzo, bardzo świeżutka. Mhm. I potestowałem takie gry, które tutaj chodzą jakby natywnie i bawiłem się doskonale i przy okazji odkryłem kilka fantastycznych gier, które mogę Państwu z czystym sumieniem polecić. Będziemy to robili na zmianę, czy, czy, czy sobie, ja czy jeszcze, ja mam swoją listę? Ja jeszcze mam dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć w ogóle A, o sprzęcie. też bo ja też, też z, rzeczy, z rzeczy technicznych być może będę to. Bo, do y, bo Lenovo Legion Go ma coś, co wydaje mi się Niezbędne, żeby taki, taka konsola, czy takie mini PC miał sens, czyli mm. touchpad. Znaczy, powiedzmy uh -huh. sobie szczerze, to jest, proszę Państwa, gładzik tak to się w Polsce nazywa. Piękna nazwa. Mm. I mm, nie do końca jestem pewien, bo oczywiście nie miałem dostępu do wszystkich takich konsolek i, yy, i ciężko mi tutaj porównać z tymi, które nie mają, ale ja sobie nie wyobrażam Na przykład, grania w starsze gry. Czy takiego super sprawnego korzystania z Windowsa bez tego gładzika, to jest. To powinien być standard, absolutnie. I to jest świetna rzecz. I to też pozwala ostatnio wpadna z Steam Dungeon Keeper 2, mhm. i ja sobie ogrywam teraz i da się spokojnie w takim trybie przenośnym grać i gra się całkiem dobrze, ale to też jeszcze jedno zaskoczenie. O dziwo dosyć sprawnie da się Windowsa 11 używać za pomocą dotyku. I tu jestem trochę zdziwiony, bo raczej wydawało mi się, że to będzie nic specjalnego, albo to będzie duży problem. A tu się zaskoczyłem i w miarę sensownie da się, go, da się z niego korzystać. No ale jak jesteśmy przy Windowsie, to Windows, proszę Państwa, to jest i największy problem takich urządzeń, no i też duży plus takich urządzeń. Bo... no, okay, no, no, wiesz co, no bo, ja nie wiem, czy to jest wyzwanie do odpowiedzi, czy ja mam uzupełnić tą Twoją na, na hey. temat Windowsa. Ja w zasadzie to czekałem na urządzenie, które ma Windowsa, bo ja mhm. nie chcę mieć problemów z instalowaniem klientów różnych różnych firm, mhm. różnych wydawców, żeby sobie, żeby sobie odpalać gry. Nie wszędzie tak można, a tutaj zupełnie spokojnie mogę sobie zainstalować co, na, na co tylko mam ochotę i, i, i pogrywać w to, więc to dla mnie była rzecz, rzecz konieczna i też nie, nie zauważyłem, jako że wykorzystuję to urządzenie tylko i wyłącznie do grania, to odpalam gry i zapominam, tam zupełnie hmm. o tym Windowsie. Więc on dla mnie jest takim fajnym tłem, w którym mogę sobie zainstalować to, co mi jest do szczęścia potrzebne, i nie musieć się martwić o to, czy coś pójdzie, czy coś nie pójdzie, szukać jakichś obejść, yy, czy, czy innych tego typu rzeczy. I chyba Game Pass jest także przy tym urządzeniu. Ja o. nie wiem, czy. czy Zapomniałbyś, czy? No, więc właśnie. Nie, nie w za... życiu bym nie zapomniał, bo to no. jest jeden z najważniejszych plusów, że no tak. jest Game Pass. Ja o tym często mówiłem, że jak nie ma Windowsa, to nie ma Game Passa. Tutaj yy, przy zakupie Państwo dostają jeszcze 3 miesiące gratis tego Game Passa, no ale właśnie, ale ten Windows, czyli masz Game Passa, to jest ogromny plus. Możesz grać w dużo większą pulę gier multiplayer, niż, jak, niż na Linuxie. No bo to z tym porównujemy, mm -hmm. e bo na Linuxie w no, FIFA sobie nie pograsz. Znaczy, na Windowsie wielu graczy też może powiedzieć, że u nich FIFA nie chodzi, bo Electronic Arts i Windows to jest takie combo, które jeszcze zabezpieczenia do, znaczy nie do FIFA, tylko do FC24. Zabezpieczenia tej gry to są, to jest jakieś kosmiczne, trzeba czasami szpagaty w tym systemie zrobić. I dużo graczy ma po prostu nie tylko na sprzęcie przenośnym, ale po prostu na Windowsie ma duże problemy z tą grą. Stawiam też, że dużo modów chodzi tylko na Windowsie, mhm. no ale też taki sprzęt pozwala ci bez problemu, na przykład podłączyć się, nie wiem, do hotelowego TV przez USB-C. I na natywnej rozdziałce oglądać sobie, nie wiem, Netflixa z przeglądarki, gdzie masz darmowego VPN-a, nie? I możesz udawać, że jesteś w Polsce, a tak naprawdę jesteś na wakacjach tam w Grecji, czy, czy gdzieś, no bo to jest Windows. No mhm. i to jest, jest dużo plusów, dużo minusów. Na przykład yy, hibernacja w niektórych grach działa idealnie, tak jak przy Red Dead Redemption. Od, po prostu zamykasz, otwierasz, gra jest w tym samym miejscu, nie ma żadnych problemów. Ale jak testowałem Alana Wake'a, no to mhm. tam mi się za każdym razem ta gra wywalała. I nie wiem, czy to jest zawsze tak u każdego, czy tylko u mnie tak jest. No bo to jest Windows i ja będę, proszę Państwa, kombinował, bo e, wymieniam sobie tam SSD na 2 terabajtowe e, i będę, będę sobie robił e, Dual Boot. Czyli będę miał Windowsa na jednej mhm. partycji, na drugiej partycji będę miał Linuxa. No. I, I taki będę sprytny. Więc na Windowsie będę miał tylko te gry, które rzeczy. No przede wszystkim do Game Passa. Nie będę ukrywał, że um, z tych wszystkich rzeczy, które teraz po tych trzech tygodniach, mniej więcej, tak, mhm. testów? Tak, no, tak, Jak tak, sprawdziłem to rzeczywiście, to, to brakuje mi gier, z, brakuje to, to, to Red Dead Redemption chodzi zdecydowanie lepiej na Windowsie i, i to, że je są, mam gry z Game Passa, bo mógłbym dublować to i wydawać pieniądze ponownie kupując je na Steamie, ale to absolutnie nie ma sensu w moim przypadku. No i właściwie tyle no to yy, z takich wrażeń yy, to jest tyle porozmawiajmy o grach. Remigiuszu, co tam ci zjadło najwięcej z tych 30 godzin? Ja przy dwóch grach posiedziałem bardzo, bardzo długo, bo pierwotnie miałem taki plan, żeby, żeby potestować urządzenie, i wiadomo, że, że po to ponie po sięgałem. Ja jednak należę do graczy, którzy, zwłaszcza przy takich dużych grach, tak jak ty masz Red Dead Redemption 2, no to ja muszę mieć duży ekran, muszę usiąść wygodnie w fotelu, i to jest dla mnie konieczność. Na handheldzie szukam zupełnie innych gier, takich, które właśnie zajmą mi chwilę i które mają przede wszystkim taki wciągający gameplay. I znalazłem dwie produkcje, których nie testowałem wcześniej, które się cieszą ogromnym powodzeniem, już teraz są bardzo pozytywnie oceniane. Pierwsza to była Deep Rock Galactic Survivor, czyli spin-off mhm. znanej gry. Akurat teraz się deweloperzy pochwalili, że Sprzedali już milion kopii. To jest taka gierka za 40 zł. I to jest taki klasyczny Vampire Survivor tyle tylko, że schodzimy do kopalni, wydobywamy surowce i atakują nas robale. I nasz bohater sam sobie strzela, więc naszym zadaniem jest tylko unikanie tych ataków i gdzieś tam zdobywanie i rozwijanie sprzętu. I to się po prostu superga, Ja przy tym, przy tym siedziałem prawie 20 godzin na tym, na tym handheldzie i sobie siedziałem w pokoju razem z rodziną, oni sobie robili swoje rzeczy, i ja sobie pogrywałem, i mieliśmy, bo ja dużo czasu spędzam jednak tutaj. Jak, jak coś ogrywam, jak coś pracuję, to jestem cały czas po, poza rodziną, a tak to sobie mogę zabrać tam, tam i posiedzieć. Albo jak moja żona, moja żona jak wyjeżdża, to moja córka już się przyzwyczaja do tego, że ja siedzę przy niej z handheldem i ona nie potrzebuje jakiejś interakcji, bo coś tam sobie rysuje, coś tam sobie ogląda, ale fakt, że jestem w pobliżu, już jest dla niej wystarczający. To jest dla mnie taka okazja, żeby, żeby, żeby coś tam posiedzieć i, i być po prostu. Ja nie podróżuję tak dużo jak ty, mm -hmm. więc coś się może zmienić zresztą w każdej chwili, bo, bo być może szykują nam się jakieś wyjazdy. To akurat handheld sam raz przyda się do takich rzeczy. I, i przy tym, przy tym Ga Deep, Deep Galactic naprawdę spędziłem dużo, dużo czasu. Deep Rock Galactic i polecam, polecam bardzo gorąco. Kolejna gra, która była totalnym zaskoczeniem i też należy do takich absolutnie małych produkcji, ale przy której spędziłem mnóstwo godzin, to jest Balatro. Miałeś okazję słyszeć o tym tytule? Jest, tak, tak, słyszałem, to Karcianka jest. Tak, tak. To jest, głośno było o głośno było tej produkcji, dlatego że ona wprowadza bardzo proste mechaniki związane z pokerem. Pokerem takim zabawowym, typowo. I, i, i tam dodaje kilka takich rogalikowych rozwiązań. Z każdą rundą dostajesz jakieś nowe, specjalne karty, jakieś jokery, które wpływają na, na statystyki, na, na to, ile się zarabia na jednej rundzie. To jest taki to poker, być może się nie każdemu właściwie kojarzy, ale to jest absolutnie niewinna gra, która wykorzystuje zwykłe, zwykłą talię kart, żebyśmy się mogli pobawić. Jak na mój gust, to mogliby tam wprowadzić orków, czy tam jakieś inne stworzenia symbolizujące te karty, ale postawili na takie, na takie naturalne rzeczy i to czasami wzbudza Kontrowersje zupełnie niepotrzebnie, bo Bogierka jest super, super, super przyjemna i zabawna i bardzo, bardzo wciąga. To są właśnie takie moje ulubione gry na, na małe urządzenia, że mogę siedzieć przy nich godzinami i ten, ten to replayability jest, jest niezwykle wysokie. Poza tym jeszcze były Ale to dwie. poczekaj, hmm? to ja tutaj no, proszę, się przetasuję. Przetasuję przez Ciebie. No to jak ja już wspomniałem o Red Dead Redemption, to, to skończę, bo. Właściwie odpaliłem tą grę do testów, bo chciałem jakąś grę, która no, będzie wyciskała soki z tego sprzętu. I pierwsza rzecz, ja pod, udało mi się tak skonfigurować tą grę, że ona chodzi mi w 55 klatkach w 90% gry. No to ładnie. Więc komfort grania dla mnie, jak Państwo wiedzą, a dla tych, co nie wiedzą, ja nie znoszę grać w 30 klatkach. 50-60 klatek to jest dla mnie super, i tutaj udało mi się to osiągnąć. I no ta gra jest, znaczy, nie, wiadomo, że są ludzie, którzy nie wciągnęli się, albo dla nich ta gra jest trochę za wolna, za nudna. Do ciebie mówię, Remikiucz. Nie, 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 ja tego nie przyjmuję do siebie, mam zupełnie I, inne powody. I, i im, ale i zrozumiałem trochę im, to, jak miałem takie trzy godziny w pociągu z tą grą. I nic mnie nie rozpraszało, bo miałem słuchawki z Noise Canceling, siedziałem sobie i po prostu ciorałem przez trzy godziny w tą grę. I ta immersja, która jest nawet przy takim graniu um, mobilnym, mhm. jest niesamowita. To jak w tej grze nie wiem, musisz uważać, jak jedziesz przez miasto koniem, żeby tam babę nie trącnąć, bo jak trącniesz, to zaraz cię dojadą tam, mhm. wiesz. To jak, e, nie wiem, jak Artur gubi podczas, to są takie rzeczy, które, na, które się łapie, że jak mam jakiś, jakąś akcję, jakąś misję i Artur zgubi kapelusz, ja od, odjeżdżam już z tej misji, patrzę, nie mam kapelusza. Nie, no, ja teraz muszę teraz pozbiera, poszukać te, tego kapelusza, gdzie jest mój kapelusz, i to jest takie, że się łapię na tym, że zaczynam żyć życiem tej gry. Mhm. To jest coś niesamowitego i mało jest gier, które mm, chociaż zbliżają się do tego, co Red Dead Redemption robi. To, że musisz, nie, wiem, uwiązać konia, to, że każda czynność zabiera ci czasu. Ja walnąłem w ten miesiąc 100 godzin w Red Dead. A. Nie wiem, jak to się wydarzyło, naprawdę. Po prostu tam wsiadłem sobie, poszło. Poszło, proszę państwa. No, być, być tym Arturem to jest coś, do nie... tego ta gra naprawdę dobrze wygląda. Mhm. Świetnie się nią gra. Ja też, może też trochę dlatego ją uruchomiłem, bo chciałem przypomnieć sobie przed premierą GTA 6. Nie mam wątpliwości też, że GTA 6 to będzie rzecz rewolucyjna, nie tylko wybitna, absolutnie rewolucyjna. Red Dead Redemption 2 oficjalnie chyba, już nie, nie muszę się zastanawiać, że bardzo na tym jest moją ulubioną grą w czasów. No, proszę, myśmy wyprzedziło GTA V? Może tak, teraz, wyprzedziło, wyprzedziło Może teraz v, bo jesteś tak. zakochany akurat na no, bieżąco. No tak, tak. Drugi raz przechodzę, to... Jedna z rzeczy, które, które, które mi się bardzo spodobała w, 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 w tym urządzeniu, to, to gry, które można sterować z jednej strony kontrolerem, ale z drugiej strony można też używać ekranu, żeby hmm. bo ekran jest dotykowy, więc, więc jest parę rzeczy, które można w ten sposób załatwić. I nawet gdzieś się zapałem, grając w Balatro, że. Przestałem używać kontrolera, bo tam sterowanie dotykowe jest tak dobrze rozwiązane, że praktycznie nie czujesz, że to robisz. Nie, nie zauważyłem. W pewnym momencie się zorientowałem zaraz, że w ogóle nie używam kontrolerów, a to jest zoptymalizowane dobrze, żeby kontro, kontrolerem się posługiwać. Więc to jest też duży plus, że są, są gry, zwłaszcza w tej kategorii, w których ja szukam, które można sterować to totalnie ekranem i, i bardzo przyjemnie się w to gra. Właściwie zacząłem sobie tą przygodę od takiej gry, To, którą ja, tylko, już... to mhm. ja tylko dodam jedną, bo też ja testowałem Hearthstone na ustawkę i też po prostu to, znaczy, Hearthstone ustawka to jest wersja jak na tablet, że po prostu sobie e, g, e, też palcem działa. Tak, tak. tak. No, może też, zapomniałem, zapomniałem o Chryslerze, ja też mogłem to sprawdzić. Ja zacząłem, zacząłem zabawę od takiej gry Monster Train, która już jest starsza i która też należy do tej kategorii. Ja mam w niej 200 godzin na pc no i do, do tej pory nie, nie używałem tego w żaden sposób na urządzeniu mobilnym. I wreszcie mam okazję i bawię się doskonale, bo bardzo, bardzo czekałem na tę grę, a ona nie jest dostępna w żadnych takich sklepach z aplikacjami. Przynajmniej nie była, kiedy ostatni raz sprawdzałem, więc teraz mogę sobie wreszcie mobilnie w to pograć, a ja tam mogę spędzać długie godziny. 200 godzin w grze, która jest Galikiem tego typu, to jest spore osiągnięcie. I no, I no i wreszcie będę mógł to zabierać ze sobą i bawić się przy tym, przy tym doskonale i tak też zamierzam. Więc Monster Trainer też sobie przetrenowałem. Też fantastycznie się steruje przy użyciu palca i też bardzo o. dobrze się steruje kontrolerem. Chyba A to po kontrolerem ci... tu się lepiej nawet, nawet ja steruje w, w tym przypadku. Ja tylko pamięci, że na iOSie widzę Monster Trainer. No, to może się pojawił gdzieś tam w międzyczasie. No ale to nie wiem, nieważne już teraz, bo już mam. Więc sprawa jest załatwiona. Kolejna rzecz, przy której posiedziałem trochę, to był Last Epoch. I tutaj, jeżeli chodzi o Last Epoch, no to niestety rozczarowanie i to raczej jest kwestia e, samej gry, by, bo ona jest trochę źle zoptymalizowana pod kontroler. I nie wszystko można zrobić kontrolerem, a ikonki w trakcie gry są na tyle nieduże, że czasami trudno jest kliknąć palcem w to miejsce, które, które trzeba kliknąć. Ale plus jest taki, że jednak można spróbować kliknąć. Więc, więc to, co w normalnym, bo jak gram na PC też kontrolerem, no to nie mogę się uratować. Muszę się przesiadać na myszkę, żeby coś tam, mhm. coś tam załatwić. Tutaj mogę to zrobić przy użyciu palca. I jest to, jest to dużo lepsze rozwiązanie, bo mam, nie muszę się przesiadać na żadne inne urządzenie. Tyle tylko, że sama optymalizacja Last poka. Pozostawia co nieco do życzenia. No ta hmm. gra niezależnie od poziomu ustawień graficznych ma takie problemy z przeskokami. Ona takie ma, że chodzi płynnie i nagle jakieś są takie ścinki i ustawienie grafiki w ogóle niczego nie zmienia, więc zakładam, że to jest problem tej gry. Niestety. No i kolejna rzecz, którą, którą testowałem, no to, A to ten sprawia. Wspomniany... Hmm? To ja to też to, to cię tak, na ja tak się roz, rozpędziłem się hmm, Bo ja też przetestowałem sobie kilka gier, które są starsze. Mhm. Minecrafta, Diablo 2, Roussant, mhm. Dead Cells, no jeszcze mhm. kilka takich retro, retro gier i pierwsza rzecz, Minecraft absolutnie, bo ja Państwu przypomnę, że ta wersja Windowsowa Minecrafta, jest jeszcze ta ale nie wiem, czy oni już ją czasem nie, nie, nie połączyli, jeszcze coś tam chyba istnieje, ona ma wsparcie pada mhm. i Gra się świetna. Znaczy, ja to już ostatnio mówiłem, że już mam po tylu godzinach Minecrafta, już w ogóle survivale y mnie nie interesują i już mi się tych rąbać drzew nie chce, Tu się wkręciłem. Dzisiaj grałem ze dwie godziny. Co było dla mnie szokiem. Diablo 2, oczywiście w tej wersji zremasterowanej, nie wiem dlaczego Last Epoch po prostu nie skopiował obsługi e, 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 gry Padem, bo to jest doskonała dla. Hack and slash, to, to co hmm. Diablo 2 prezentuje, no właściwie Diablo 4 też, nie? Bo Diablo 4 też obsługa pada, jest super. Tak, tak. Tak to powinno wyglądać. A, a Last Ipo to jest, to, 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 jak ty opowiadałeś, i zresztą ja dzisiaj testowałem to, też to samo, miałem, że podchodzisz do kogoś, chcesz coś zmieszać i, i ruszasz postacią. Hmm, tak, Dlaczego tak, tak, tak. tak jest? Nie, nie, nie mam żadnego pojęcia. Mam nadzieję, że to, że to naprawią, że są. Zacząłem drugi raz grać i pewnie skończę tą grę. I gram teraz w taki sposób, że w ogóle nie korzystam z asekuracji. Gra hmm. świetnie chodzi, 60 klatek, super to wygląda. Dead Cells to wiadomo, na ziemniaku nawet chodzi, ale to jest jedna z moich ulubionych gier na mobilki i mam ją na każdym absolutnie e, sprzęcie. Więc muszę przyznać, że te, te wszystkie takie starsze gry, do których, no nie wiem, no jak ktoś jest fanem Skyrima, ale Skyrima z modami, mhm. no to tutaj to to jest właśnie, no ja nie, nie wiem, nie instaluję modów, no ale stawiam, że część modów jest na przykład dostępna tylko na Linux, tylko na, na Windowsie, nie? Przy tam Nexosa czy coś, ale nie wiem, może, może wszystko jest też na Linuxie, mm, ale no tutaj może sobie tak samo to ustawić jak na swoim komputerze, nie? No, jak najbardziej, jak najbardziej. I jeszcze ostatnia rzecz, przy której trochę posiedziałem, właśnie w, w ramach testów. To, był, to była Dragon Dogma 2, ale odpalona w trybie streamowania, bo tutaj przede wszystkim zależało mi na tym, czy w takiej grze, która standardowo jest projektowana na konsole i na, na mhm. PC-ty, czy, czy te ikonki, czy dialogi, czy to wszystko jest widoczne, i tutaj zdecydowanie ten, ten duży ekran po, po pomaga, mhm. bo nie miałem absolutnie takiego wrażenia, że coś jest za małe, coś jest niewidoczne, albo czegoś nie można kliknąć. Zresztą akurat Dragon Dogma jest zoptymalizowane pod pod pada więc w zasadzie powinno się i tak, tak czy siak grać na napadzie więc tutaj, tutaj nie ma problemów no, i grało się bardzo przyjemnie, wszystko wyraźnie jest widoczne. Ja też mam tak, że z, z moją wadą wzroku jest tak, że ja potrzebuję, przed, siedząc przed komputerem, potrzebuję okulary. Natomiast jak gram na, na, na urządzeniu mobilnym, to nie, to akurat bez okularów o. sobie siedzę. Więc super komfortowo, to jest dla mnie ostatnia deska ratunku. Jak mi oczy nawalą do tego stopnia, żeby musiał jakieś wielkie okulary nosić, żeby siedzieć przy komputerze, to handheld najwyraźniej przyjdzie mi z pomocą. Z Będziesz jakiegoś miał... powodu mój wzrok z bliska dobrze działa. Z daleka. Nie miał nią, tak, te, te, te tak zwane okulary do czytania po prostu, no. Nie no właśnie, to czeka tak. Czuję. No właśnie ja nie, ja nie potrzebuję do czytania. Z bliska A. widzę bardzo dobrze. Natomiast ja chyba czyli krótkowidzem jestem, prawda? Tak to się, mhm. tak to się określa. No więc, więc też z tego powodu handheld jest dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc ostatecznie testy wyszły bardzo pomyślnie. Nie rzecz mam jeszcze jedną rzecz. Oczywiście opowiadaj. zawsze, za ja na streamie e, e, też bawiłem się, w, tylko że robiłem tak, że. Podpina, nie wiem, czy ty podpinasz w ogóle Legion Go do monitora. Nie, 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 nie. nie. A nie, nie. widzisz, no bo ja mam tak, że mam praktycznie każdy monitor, mam z takim, z wejściem USB-C, czyli mogę po prostu podłączyć USB-C i tym kablem mhm. USB-C jedzie i, i ładowany jest sprzęt i jest puszczony obraz. Czyli tu podpinasz, ja... podpinasz do tego wejścia, które normalnie służy do zasilania, tak? Tak, tu są dwa od dołu, no. od góry, więc tam tak, tak, tak. to jest fajna okularz, rzecz. Super. Że są dwa wyjścia wejścia. Tak. No <laughs> no. I odpaliłem sobie Expedition, to Mad Runner Game. Mhm. I ta gra full HD na dużym monitorze naprawdę świetnie się sprawdziła. Mam na to dowód, proszę Państwa. U mnie na streamie jest, ludzie zszokowani byli. Nie? Że tam prawie 60 klatek, mhm. i a w ogóle nie zmieniałem. Ustawienia takie, jak normalne miałem, odpaliłem to. Śmiga, dobrze chodzi, lepiej niż na Xboxie, bo tak ma straszny problem na Xboxie. Yy, I ten Mad Runner ten Expedition, to jest też jedna z takich gier, które świetnie się sprawdzają na takie sprzęty, bo to w tej podstawie to mhm. jest gra logiczna, oparta o fizykę. Mhm. I i to jest gra, gdzie nie potrzebujesz jakiegoś takiego sprytu. Tylko raczej pomyśleć, potrzebujesz, nie ma takich jakichś szybkich ruchów, tylko bardziej trzeba się trochę zastanowić, przemyśleć trzy ruchy do przodu, czy tam trzy skręty w prawo, dwa w lewo, mhm. raz do tyłu i dwa razy do przodu. I to też jest gra, która no, do, bardzo dobrze chodzi, mhm. i w nią się bardzo dobrze gra na sprzęcie mobilne. Jeszcze o jednej rzeczy, żeśmy nie powiedzieli, i teraz przypomniałem sobie w ostatniej chwili, że byłem gotowy, gotowy byłem podsumowywać, też zapytam cię, no, jak u ciebie mm. kwestia baterii wyglądała, bo to pewnie jest też taka rzecz, która Państwa będzie interesowała. Mm -hmm. Ja sobie. sprawdzałem mm? no, najwięcej sprawdzałem na tym Red Dead Redemption. No to mm -hmm. udało mi się godzinę ponad 40. Grać. O, okay, okay. Ja mam ja przy tych mniejszych gierkach, albo jak sobie coś z komputera 2,5 godziny wytrzymuje mi baterię, hmm? więc, więc tak to wygląda. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy warto było powiedzieć, to, to urządzenie można dosyć spokojnie modyfikować, jeżeli chodzi o położenie przycisków. To jest jeden z... Kiedy, kiedy instalowałem w ogóle pierwszy raz tutaj to wszystko, to Borys mi podesłał taki film w internecie, na YouTubie jest, gdzie facet opisuje dokładnie, jak te guziki można poprzestawiać i wszystko. Guziki funkcyjne możecie sobie poustawiać tak, jak wam, wam wygodniej, bo wiadomo, że ten kontroler jest dopasowany. To nie jest taki typowy kontroler, on musi być dopasowany do kształtu urządzenia, więc te guziki, jeżeli można sobie przestawić, to każdy może tak dopasować, żeby to wyglądało u niego znajomo w, w miarę. No, plus można odpiąć, to to jest tak. No, można odpiąć, odpiąć, ale jeszcze jest jedna rzecz, bo y, ja nie korzystam z myszki. Praktycznie mm -hmm. w ogóle nie korzystam. Znaczy, nie korzystam na co dzień przy pracy z komputera z myszki. Więc dla mnie to nie jest nic takiego specjalnego, ale w taki sposób możesz to używać jako myszkę po prostu. O. Oh. Jak sobie tutaj. Tutaj masz na dole, możesz sobie tutaj zmienić. Ja nawet I... nie widziałem, nie widziałem, że taki jest element w tym. O, w tym no, ty no widzisz, jest w tym, jest, w, jest miejsce na to w etui. No jak mhm. ktoś, o ja teraz właśnie Red Dead Red, Redemption, proszę bardzo. O nie, wyłączyłem nie, sobie. wyłączyć życie. <noise> Więc y, można to, do mnie to nie przemawia do końca, ale widziałem na mhm. internecie, że tam ludzie korzystają, no to, no ale ja też tak jak mówię, no nie korzystam z myszki w ogóle. Okej, mhm, okej. Okay, okay. Więc po pierwsze, te guziki funkcyjne są do przestawienia, ale po drugie, to urządzenie ma dużo więcej guzików niż typowy kontroler. Z przodu, z tyłu. Ja na początku byłem przestraszony, bo ilekroć złapałem pada, to wciskam hmm. jakieś guziki, bo bałem się, że, Boże, wciskam tych guzików, nie wiem, co się uruchomi, nie wiem, co będzie, ale one są standardowo wyłączone, to znaczy one nie działają, chyba, że sobie je skonfigurujecie. Pad ma, znaczy handheld ma nakładki po pierwsze do tego, żeby instalować updatey do kontrolerów i różne tego typu rzeczy i w ogóle jest ma taką, taką nakładkę też do odpalania aplikacji związanych z grami. Czyli chcecie sobie tam, cokolwiek chcecie odpalić, to możecie zapłać średnictwem tej nakładki i wtedy nie Trzeba w ogóle myszką się posługiwać, tylko kontrolerami, I, i, to, i to działa w ten sposób. Ale oprócz tego są takie nakładki, które wysuwają się z lewej i z prawej, które, gdzie można zmieniać sobie wydajność urządzenia. Można ustawić to na tryb zbalansowany albo na, na dużą wydajność, i wtedy to wpływa także na zużycie baterii, ale to jest jedna rzecz. Ale też możecie sobie uruchomić te wszystkie przyciski, które są z tyłu, bo urządzenie jest dosyć duże. To trzeba przyznać. Ono jest dopasowane rozmiarem do, do wielkości tego ekranu, i nie każdy ma wystarczająco duże palce, żeby naciskać te guziki R2, R1 wygodnie. Może to być. Naturalne, albo może to być za duże dla, dla kogoś, to wtedy można sobie zupełnie spokojnie te guziki przestawić w inną stronę i to działa z, z, zupełnie inaczej. Ja szczerze mówiąc, dużo bardziej wolę te wewnętrzne guziki, które są z tyłu kontrolera, mm -hmm. niż te górne. I nawet jak mam zwycz zwyczajnego kontrolera, do którego jestem przy, przy, przyzwyczajony, to nie bardzo lubię przekładać ten palec z góry na dół. Tutaj mam takie rozwiązania z boku, które są bardzo, bardzo fajne i naturalnie się człowiek tego uczy, więc pochwalam jak najbardziej. To jest wreszcie takie, takie rozwiązanie, które, które mi pasuje. Zresztą chyba te takie bardziej zaawansowane kontrolery Xboxa, one w wersji są. Nie pamiętam, jak się nazywa ta taka, taka wersja super, która ma guziki właśnie z przodu Elite. albo ma jakieś takie. Elite, no. no to to, to też, też, te, też to ma. To tutaj macie wbudowane i możecie sobie tak skonfigurować, jak wam się tylko żywnie podoba. Więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajna rzecz, zwłaszcza jak ktoś ma mniejsze dłonie. To powinien być zadowolony z tego rozwiązania. To nie znaczy, że ja mam małe dłonie, że wszystko było jasne. Po prostu jestem wygodny. Szukam najlepszego możliwego sposobu na sterowanie tymi rzeczami. Dla mnie było bardzo wygodne. Mam spore dłonie. Wiesz, co mówią o mężczyznach, co mają e duże dłonie? Nie wiem, co mówią. Że... Mają. To, mówią to, czego mężczyźni, mężczyźni z małymi dłoniami nie chcieliby usłyszeć. Tak mówią. <laughs> Dokładnie tak. Tak było. No i myślę, że to chyba wszystko, mm -hmm. co mamy do powiedzenia mądrego o tak tym sprzęcie. No, ja mm -hmm. muszę przyznać, że y, jestem trochę zauroczony tym tak, ja, wydajnością i tak, że... Red Dead Redemption. To jest moje pierwsze urządzenie, więc mój, moje zachwyty są jak najbardziej normalne, bo, bo, bo pierwszy raz mam okazję przy czymś takim posiedzieć. Jeżeli zachwyty Borysa są równie mocne jak moje, to coś to musi, proszę Państwa, oznaczać. Ja Państwa też oczywiście zapraszam na streamy. Może na streamach będę robił tego DualBota i tego Linuxa instalował. Zobaczymy jeszcze. Jak ktoś chce yy, sobie. Sprawdzić. Oczywiście, ja też Państwa odsyłam, bo jest bardzo dużo materiałów o, o, o Lenovo Legion Go w internecie, dużo testów takich. Każdą grę praktycznie można zobaczyć, jak sobie chodzi. Ale jak ktoś jest ciekawy, to ja z chęcią zawsze jakąś grę sobie zainstaluję i, i Wam pokażę na. Na streamie, bo to jednak to jest też takie, że ja to lubię się bawić, że tam sobie coś poinstaluję, wymienię coś jakieś, że to mi daje dużo takiej satysfakcji, takie testowanie niby na takim oczywiście podstawowym poziomie, żeby nie było tu wątpliwości. A mi się popsuł mikrofon, jak pewnie słyszysz. Nie wiem, czy Oho. słyszysz to, czy nie? Może Słyszę, czy mam, słyszysz. Słyszę. Słyszę. No, ale to już chyba państwo podarują mi popsuty mikrofon, prawda? No to będziemy się wygnali już z państwem. Tak, żegnamy się, y, trzymajcie się i pa-pa-pa. Y,